Dobry wieczór, niech gadają, po raz 60. W jakimś sensie jubileusz i dzisiaj dogrywka z panem Krzysztofem Zanussim. Pierwszy raz dogrywka, ale panie Krzysztofie, po ostatniej naszej rozmowie, chyba pół roku temu, dostałam tyle wiadomości i też można sobie poczytać na YouTubie, co ludzie pisali, jak wręcz entuzjastycznie został pan przyjęty w kanale sportowym, do tego stopnia, że kiedy właściciele kanału podsumowywali trzyletnią działalność kanału, mówię o tym dlatego, że to dotyczy pana, a nie mnie, to okazało się, że wśród czterech wymienionych przez nich dla nich najciekawszych rozmów, pana była jedną z tych czterech. To bardzo miło. Rozumiesz, bo oni stawia tak wysoko poprzeczkę, że teraz już strach coś powiedzieć. To się ludzie zawiodą. Strach to nie, ale jednak, żebyśmy coś powiedzieli. Natomiast to jest dla mnie jednak też duże zaskoczenie, bo jest to kanał sportowy. O tym sporcie rozmawialiśmy niewiele. Niewiele, to prawda. Jaki jest świat Krzysztofa Zanussiego? Oprócz tego, że jest barwny, ale jednak stawia poprzeczkę bardzo wysoko swoim także odbiorcom. No to jest to sukces, to jeszcze nie czas umierać, panie Krzysztofie. Nie, tak się specjalnie nie śpieszę, chociaż tak nazwałem książkę, którą napisałem już dość dawno i zupełnie co innego miałem wtedy na myśli. Nie, ja do życia mam stosunek ciągle pełen entuzjazmu i radości, także bardzo bym chciał, żeby jeszcze potrwało. No i to jest takie też zaskoczenie, prawda? Bo jak pan spotyka się, jeździ pan na, nie wiem, wykłady, ma na uniwersytetach, tak, to jest jakby tak zrozumiałe, prawda? Że tam przychodzą odbiorcy, którzy wiedzą, czego się spodziewać po Krzysztofie, jakie mają oczekiwania. Ja nie mam pojęcia, jakie, dlaczego ludzie przychodzą, ale jak przychodzą, a przychodzą, to się bardzo cieszę. Właśnie, i to jest... I jeżdżę ogromnie dużo, rzeczywiście staram się nie odmawiać nigdy, zawsze staję na głowie, żeby wszystkich odwiedzić, ktokolwiek mnie zaprasza, no bo to taki jest, jak to się mówi, psi obowiązek. No jeżeli my choćby korzystamy z pieniędzy publicznych dla naszej twórczości, to jeżeli ktokolwiek to na tę naszą twórczość łoży, a każdy podatnik łoży, ma prawo wołać artystę i powiedzieć, chcę go zobaczyć, niech się tłumaczy. Także powtarzam to sobie, że to nie wolno się nigdy zastanawiać, czy warto było, czy nie warto, czy to była uzasadniona, czy niepotrzebna wyprawa. Nie ma mowy. Jeden człowiek wystarczy, żeby powiedzieć, może było, że było warto. Ale to nie jest takie częste, bo dostaje pan tą zwrotną od ludzi, z którymi pan się spotyka, ale rzeczywiście pan przyjmuje zaproszenia. Jak to mówią w nowoczesnym dzisiaj języku, nie sadzi się pan, tylko czy to nie musi być prezydent Stanów Zjednoczonych, to może być też, nie wiem, Dom Kultury na przykład gdzieś, prawda? Może być, ale mam wielką ochotę powiedzieć pani i państwu o doświadczeniu z zeszłego miesiąca, więc nie tak dawno, gdzie pojechałem do Włoch, gdzie byłem zaproszony do największego w epoce więzienia. Więzienia? Więzienia w Neapolu. Gdzie została zaprezentowana sztuka, którą reżyserowałem w zeszłym roku. Jaka? To jest sztuka Rocco Familiari, mojego przyjaciela, więc sztuka współczesna, nazywa się Lodore Zapach. Wystawiałem ją kiedyś i w Rosji, i potem właśnie we Włoszech. I to było niebywałe spotkanie, bo spotkałem się z więźniami, którzy niektórzy z nich mieli po 40-letnie wyroki. Młodzi ludzie za zabójstwo z premedytacją, z Camorry, więc jak mi powiedzieli, to jest był ich obowiązek. Oni mieli takie zadanie, byli żołnierzami Camorry i dali się złapać. Mm-hmm. Więc... I chłopak mi mówi, proszę pana, a zobaczył w internecie, że ja zrobiłem ten mój ostatni film o matematyku i go to zainteresowało, bo mówi, czy pan mi może powiedzieć, czy z matematyką można się tak wyłączyć z życia, żebym ja przez 40 lat żył w swoim świecie, bo ja chcę zapomnieć o tych kratach, ja nie chcę myśleć o wolności, bo jej nigdy nie będzie. Za 40 lat jego wyrok nie może być skrócony. No a chcę sobie czymś życie wypełnić. I to mój młody człowiek, 20-paroletni, i ja tutaj, starzec, właściwie nie mam odwagi mu odpowiedzieć na to, bo nie wiem, może, no jakby, prawda, matematyka, jak każda pasja, musi być wzajemna, czyli trzeba mieć do niej talent albo jakiś, mieć jakąś łatwość, żeby ona wypełniła życie, inaczej nie wypełni. Ale z drugiej strony pomyśleć o tym, że człowiek planuje życie za kratami i chce, żeby to życie miało sens i żeby miało jakieś,
jakieś niosło wartości, że on to rozumie, no zadziwiło mnie to i to świat mnie ciągle zadziwia i na tym polega może to, że tak chętnie się ciągle wdaje w najrozmaitsze przygody. Ale to też byłaby taka historia filmowa, prawda? No w jakiś sposób tak, jak to powiedzieć, jak to może jest raczej powieść, bo to jest... Kim on jest, co on ma w sobie, no prawda? Właśnie, co on potem zdobędzie, jeśli to będzie jego pasja, bo może akurat powinien zostać ornitologiem, też można mieć pasję do ptaszków. Myślę, że tam też jak pan, bo to rozumiem, że oni więźniowie obejrzeli ten spektakl, tak? Tak, obejrzeli ten spektakl i potem mieli, niektórzy z nich mieli takie przyznane kilkunastominutowe rozmowy w cztery oczy, co oni sobie bardzo cenią, że klawisz nie... I pan się na to zgodził? A oczywiście. Oczywiście, że raczej się martwiłem, czy ja temu sprostam, czy szczególnie, że oni mówią w dialekcie i tak sami mnie pytają, mówią, dlaczego my pana rozumiemy, a pan nas nie rozumie. No, oni nie zauważają. Ale pan mówi... Ja mówię dość poprawnie po włosku, ale to jest włoski taki, no, szkolny i nie i jest to, że włoski tak zwany wysoki, a nie dialektalny, jak na polu. Od naszego ostatniego spotkania zapomniałam, że pan siebie sam nigdy nie pochwali, więc zawsze pan umie w stopniu dostatecznym albo nie tak doskonale. Nigdy nie pan nie usłyszę chyba od pana. Tak mówię. Nie, chociaż mówił pan, że po rosyjsku mówi pan świetnie. Nie, no świetnie przez też, no właśnie. No, proszę, nie trzeba mieć poczucie uczciwej miary, więc ja nigdy żadnego języka nie studiowałem tak zawodowo i bardzo zazdroszczę tym, którzy się urodzili jako bilangi, czyli mają dwa języki z domu. Mhm. I zdarzyło mi się takie głupkowate wystąpienie. Byłem prawdopodobnie pierwszym Polakiem, który kiedykolwiek występował przed Parlamentem Europejskim. To było jeszcze za czasów Jaruzelskiego. Ja byłem przewodniczącym takiej organizacji, międzynarodowej organizacji filmowej, filmowców, i tam ich rację przedstawiałem na takim publicznym posłuchaniu, a wiadomo, jak jest publiczne posłuchanie, to było akurat w Strasburgu, no to oczywiście wszyscy mają gazety na kolanach i ci słuchają tego jednym uchem i przez tłumacza, więc zrozumiałem, że jak ja wystąpię i nawet będę machał rękami, to nikt na to nie zwróci uwagi, bo nikt tych przesłuchań tak bardzo nie bierze do serca. I ktoś mi poradził, słuchaj, przebij się przez tłumaczy, bo to jest jedyny pośrednik, to jest filtr. Robić? A no właśnie, więc ja powiedziałem, że czuję się dyskryminowany. To jest takie słowo, które troszkę ludzi ożywia, bo nie wolno mi mówić w moim języku, a wszyscy tu obecni mogą mówić poza mną. I że będę musiał być tłumaczony, bo taka jest procedura. I będą mnie tłumaczyli ludzie, którzy często dostali te różne języki za darmo, to po prostu dlatego, że tatuś, mamusia byli z dwóch krajów, to oni mówią w dwóch językach. To czyż oni nie powinni płacić podwójnych podatków z tego powodu? Bo ja musiałem się ciężko tego uczyć. Ja musiałem sobie pisać w kajeciku słówka, prawda? Ja się dopiero uczyłem za pomocą magnetofonu, który się ledwie pojawił w moim dzieciństwie. A teraz oni to dostają za darmo. To oni są uprzywilejowani, a ja nie. Czyli rozumiem, że od razu było ożywienie na... Ogromne, tak? Czyli nawet stukać, bo im wolno dawać wyraz oburzeniu, więc to wzbudziło zdecydowane oburzenie i dzięki temu może tak parę postulatów filmowców też dotarło do pozostałych zebranych. Rzeczywiście, jak się pana słucha, to trudno jednak... równolegle z tym, co pan mówi, nie doceniać za każdym razem, jak pięknie pan mówi. I dwóch kolegów z kanału, którzy dzisiaj rano rekomendowali ten program, to właśnie nawet starali się tak jakby mówić jak pan, że mówi pan takim pięknym językiem. Ja za chwilę zrobię jakiś kolejny poważny tak, język. Ale bo to nie jest tak, że jak 6 miesięcy temu rozmawialiśmy, to ja już sobie nie zajrzałam tam do Krzysztofa Zanussiego. Oczywiście, że zajrzałam i trafiłam na kapitalną rzecz dzisiaj i śmiałam się, że rzeczywiście szczerze, a to jest a propos języka, gdzie pan miał taki wykład o tym, jak ludzie chcą być postrzegani ładniejszymi, lepszymi i tak dalej, i tak dalej, ponieważ pan bardzo dużo podróżuje samolotami i miał pan taką mini anegdotkę o tym, jak lepiej nie udawać nikogo innego i jak był nagrany taki komunikat w samolocie, takim knajackim trochę. Pamięta pan to? No, lot miał taki czas, kiedy jego marketing rekomendował, że ponieważ jeździ ta nowo wzbogacona publiczność, to trzeba mówić do nich ich językiem, a więc witamy na pokładach naszych samolotów, a oparcie foteli postawić w pozycji pionowej. No to jest taki język... A teraz jest jak? Już jest powrotem poprawnie. Tak, ktoś spostrzegł, że to nikogo nie cieszy. Że to było po prostu fałszywe. To był fałszywy pomysł. A nieprzyjemny bardzo, bo taki knajacki język, no po cóż go słuchać na pokładzie samolotu. Jest pan...
znaczy nie posiadaczem, dostał pan po raz 13 tytuł, tak, doktora honoris causa, tak? No to teraz, bardzo miłe, tak, rzeczywiście zdarzyło mi się Macedonii. To. I co najważniejsze, ta toga, którą musiałem odziać na czas tej uroczystości, była biała, więc wyglądałem zupełnie jak Królewna Śnieżka i nie wiem dlaczego oni w tym kolorze akurat nagradzają, ale no bardzo mi miło, to jest wspaniała kolekcja i to nekrologu po prostu jak znalazł. No Wałęsa chyba ma więcej, bo ma 60, czy, ja czy 160, czy tak, 260. Naprawdę historyczne zasługi. Ale tak trochę serio na ten temat, czyli, bo zawsze jest jakiś laudacja, prawda, żeby jakby uzasadnić, dlaczego przyznajemy. Czy jest tam jakiś taki wśród tych... Te 13 tytułów łączy jakiś leitmotiv? Czy tam jest jakiś coś o panu, co się powtarza w każdym z uzasadnieniu? Pani, ponieważ te doktoraty honoris causa przyznawane artystom to jest w ogóle pewna anomalia, bo one są przeznaczone dla naukowców tak naprawdę. No więc zwykle jest cały taki repertuar takich przymiotników neutralnych natury takie jak wartości humanistyczne, coś podobnego. I to oczywiście mnie bardzo cieszy, ale oczywiście najbardziej cieszą mnie te doktoraty, które przyznały mi uniwersytety, które nie są zorientowane artystycznie. Choćby w Polsce Łódzki Uniwersytet, czy Opolski, który pierwszy mnie tak uhonorował, czy Lubelski KUL, który też mnie uhonorował w swoim czasie. No więc to są oczywiście takie radości, ale to łechce naszą próżność, no nic więcej przecież. No nie, no ale jednak jest no takim dowodem tego, co się w życiu materialnym życzy. No to chwaliłem tym, z kim dostałem ten... Z kim? Dostałem, no bo to mnie dopiero nobilituje, no z Góreckim na przykład w Lublinie, no to była moja ogromna radość, że w tak dostojnym towarzystwie mi się to zdarzyło. To dorzućmy, że kompozytor. Tak. Żeby nie było wątpliwości. Takie było kiedyś określenie obywatel świata i też złapałam się na tym, bo tydzień temu siedział tu młody aktor Eryk Kulm, który zagrał, nie wiem, czy widział pan ten film. Widziałem, oczywiście. Wspaniały, świetnie, prawda? Zagrał i bardzo dobry film. Wspaniały film i no świetny, świetny on, taki nie z nas on, tylko gdzieś ze świata, ale zorientowałam się w trakcie tej rozmowy, że coś takiego jak urodziłem się w Polsce, to jest okej, okay, urodziłem się w Polsce, ale jakby to nic więcej dla tych młodych ludzi już nie znaczy, bo mówią wieloma językami, bo widzą siebie w każdym miejscu świata. To jest taka normalność, to znaczy oni są właśnie przez to normalni i oni byliby dopiero jakby zaalarmowani, gdyby im ktoś to chciał odebrać. Ale póki to jest, to człowiek tego, to oddycha się jak powietrzem i to jest naturalne, nie ma co pokrzykiwać patriotycznych haseł w momencie, kiedy nie ma zagrożenia i kiedy mamy to, co się nam, wydaje się, należy jako społeczności, która jest narodem i która mieszka na tym terenie, na którym była no, od wieków, to wszystko tak się to składa. I ja myślę, że właśnie nic tak nie szkodzi patriotyzmowi jak pewnego rodzaju egzaltacja. Bo patriotyzm ten największy polski nigdy nie był egzaltowany. On był czasami nawet podszyty rozpaczą, bo prawda, nie mieliśmy tej niepodległości. I zawsze myślę, że powinniśmy o tym bardzo żywo pamiętać, że myśmy stracili kiedyś niepodległość. No co dużo mówić z własnej winy, no bo każdy jest winien temu, jak przegra. A Polska, która była potężnym krajem, nagle straciła znaczenie w Europie i została zjedzona przez sąsiadów. Ale na własne żądanie, na własną prośbę. Ja mam taki przedziwny epizod, że jeszcze za czasów pełnej komuny, za Breżniewa byłem w Rosji. I taki pan Grigor Jantz, który był i wielkim dysydentem, ale także historykiem sztuki, dał mi taki malutki rulonik i powiedział, niech pan to otworzy, jak pan przyjedzie do Polski. To był rulonik papierowy i ja go otworzyłem. I okazało się, że to był jeden z 300 numerowanych egzemplarzy rozbioru Polski, wydrukowany przez jakąś drukarnię Katarzyny Wielkiej w Petersburgu. To teraz jest w gabinecie Ryksa w Łazienkach, bo jak tylko... Przekazał pan, tak? No jak już się Polska zrobiła wolna, to przekazałem wcześniej, nie chciałem ryzykować. Ale jak się popatrzy, ile tam jest wspaniałych nazwisk podpisanych pod tym rozbiorem, ludzi, którzy go firmowali, no wszystko jedno, czy tam były bagnety na korytarzu, czy nie były, ale myśmy stracili niepodległość, jeżeli mamy jakiś genetyczny defekt, że byliśmy w stanie
coś podobnego, na coś podobnego się zgodzić. I wtedy oczywiście rozumiem, że patriotyzm jest takim odruchem solidarności z historią, z przodkami, z naszą społecznością. A na co dzień, jak wszystko jest w porządku, to, to niekoniecznie trzeba tak chodzić. To jest dowód na jakąś normalność, prawda? Tak, to tak bym powiedział, że nic z tej młodzieży bym nie zarzucał, że ona nie jest egzaltowana. Mm-hmm. Bo nie musi, na szczęście, nie musi. No tak, ale dla nas wychowanych trochę w innym jeszcze czasie, to się takie może wydawać, o właśnie, no tak mu wszystko jedno, a nie jest wszystko jedno. Nie, ja myślę, że nie. Nie byłoby wszystko jedno, gdyby cokolwiek było zagrożone, a skoro nie ma, nie czują tego zagrożenia, no to dobrze. Ja takie zapamiętałam zdanie, nie mówiliśmy o tym tutaj, ale już a propos tych rozbiorów, że pan powiedział, że właściwie my cały czas powinniśmy myśleć i mieć gdzieś z tyłu głowy coś takiego, że Polska, tylko żeby to było dobrze zrozumiane, to jest kraj, który nie musi istnieć. To znaczy, że jest w takich z dwóch stron. Jest w takim położeniu, że no właśnie musimy walczyć o to, żebyśmy byli niezbędni Europie, bo sami, żaden sam kraj pojedynczy dzisiaj już wiele nie znaczy i nie możemy się łudzić, że samodzielnie tak wiele ważymy. Musimy mieć dobre alianse, musimy mieć dobre relacje i to najważniejsze. Relacje z tymi, których nas łączą jakieś wspólne wartości. Mhm. A to jest jednak zachodnia Europa. Mimo wszystkich narzekań na tą zachodnią Europę, które są uzasadnione, ale to w końcu też jesteśmy my. My ulegamy temu, co jest niedobre, nieszczęśliwe, co jest taką falą jakby niewiary w siebie, zwątpienia. W końcu stworzyliśmy najwspanialszą cywilizację w dziejach ludzkości. Nie ma co do tego wątpliwości. Oczywiście z wieloma grzechami po drodze. Ale jeśliśmy to zrobili, no to miejmy świadomość, że to jest nasz sukces. Mhm. Nasz jako cywilizacji. Mhm. I że nasza cywilizacja dała światu to, co dała. To znaczy, że nie ma, głód maleje, ludzie żyją dłużej. I żyją lepiej, żyją piękniej. No i tylko teraz korzystajmy z tego. 60 lat temu pojawiło się takie pojęcie, że świat jest globalną wioską. To właśnie mija 60 lat. Globalnym miastem. Być może dzisiaj nawet globalnym miastem, bo te odległości się skróciły w tym sensie, że się przemieszczamy tak szybko, prawda, że to nie jedzie się... Nie wiadomo, ale na ile my jesteśmy tym globalnym światem? Czy to, jaki to wpływ ma na nas? No, ma taki, że po prostu możemy zjeść sushi w każdym niewielkim miasteczku i to jest pewna nowość. Pamiętam, że kolega Machulski, który robił taki Juliusz? Film, takim jego żartobliwym filmie o Solidarności właśnie, podał to hasło, że to jest najwyższy, taki niepodważalny sukces naszej przemiany ustrojowej. Ale oczywiście są inne ważniejsze, niemniej można ironicznie powiedzieć, że nawet to sushi jest osiągnięciem, bo za PRL-u sushi nie było. Mhm. Panie Krzysztofie, to co pan powiedział, że tak jest, rozumiem, że to że taka cywilizacja i tak wszystko właściwie powinno się układać, czy te tory zostały gdzieś tam... One są, ta woda ciągle płynie w tych korytach, ale jest coś takiego, nie wiem, który to z filozofów powiedział, że my nie pamiętamy o burzy, kiedy morze jest spokojne. I to jest taki pozorny spokój. No tak, ale to jest taka cecha chyba całej przyrody ożywionej, bo jak nawet patrzę na moje psiaki, to one też chyba nic nie pamiętają. To dobrze mają, nie? Bardzo im dobrze. One mają dobrze. Czasem im zazdroszczę, czasem się mówi psie życie. No ja marzę o takim, jak moje psy mają. Mondokane, pieskie życie, no. No tak, tak, ale to jest tylko tam piękne było, tak, pieskie życie. To jest, Ale że jesteśmy tacy uśpieni, że nie jesteśmy przygotowani chyba jednak na wstrząsy, na które pokolenia wstecz, jakby miały wpisane... No tak, ale one żyły w takim wyczuwalnym dramacie. My nie wiemy o tym, że żyjemy w dramacie, a dramat narasta, choćby narasta ten dramat, że zmienia się klimat, że część świata stepowieje i że ludzie, którzy tam mieszkają, chcą przyjść do nas, bo tutaj u nas jeszcze coś rośnie. A Afryka, ogromna część Afryki, Sahara jest... sucha po prostu i tam się żyć nie da. Tam że będzie głód. Setki milionów ludzi i oni, prawda? Teraz narzekamy na nieszczelność granic, ale jak te granice obronić, jeżeli naprawdę setki milionów głodnych będą chciały mieszkać w lepszym świecie, w lepszym klimacie i to będzie u nas.
nie zdajemy sobie sprawy, że to narasta i ja mam takie przekonanie, że póki nie dojdziemy do tego, że trzeba się dzielić, to przyjdą i nam odbiorą. No, to się zwykle tak, no ale tak realistycznie, rzecz ujmując to, znaczy realistycznie, tak jak to jest, to jeśli teraz na przykład do Afryki nie może dopłynąć zboże, jeśli nie ma tego, z czego można zrobić chleb, jeśli ten głód wtargnie, no tak, też no spowodowany jest wojną, jest prawda? Dodatkowy element, ale za to zboże Afryka i tak nie ma jak zapłacić. A dzisiaj, gdybyśmy podjęli taki światowy plan choćby nawodnienia Sahary, gdzieś o tym czytałem, że to jest technicznie możliwe, tylko kosztowałoby nas to część naszego dobrobytu. Trzeba by żyć skromniej, ubożej, mniej wydawać, mniej kupować i wtedy byśmy prawdopodobnie coś uratowali, ale czy jest przywódca, który by umiał nas do tego przekonać, któremu byśmy ufali? Bo zaraz będziemy myśleli, że to jakaś kombinacja, że to jakaś korporacja chcą na tym zarobić i pewnie to byłaby prawda. Nam strasznie brakuje zaufania. No właśnie, takimi niedowiarkami się a priori no, ale już. Ale tak, a priori, słusznie? Ale słusznie, bo nie ma komu ufać. No, bardzo trudno jest ufać czy politykom, czy przywódcom intelektualnym, duchowym, religijnym. Wszędzie mamy to podejrzenie, że tam z tyłu jest jakiś płaski, zwykły, taki przyziemny interes. Mhm. A czy to jest, a jeszcze jest taki syndrom, to jeden z pana przyjaciół, tak, powiedział, że żyjemy w czasach tak pełnego brzucha, czyli żeśmy się najedli, nasycili, no, metaforycznie rzecz ujmując. To jest taka nowość, której nie było w historii, bo w historii ludzkość nie żyła nigdy z tak pełnym brzuchem jak w tej chwili, gdzie właściwie ludzie, którzy no, nie dojadają, są no, malusieńką mniejszością, nie są już takim problemem powszechnym. Dawniej ludzie na przednówku to w każdej wsi nie dojadali i to było doświadczenie powszechne. Też żeśmy o tym zapomnieli, a ten pełny brzuch to jest takie spostrzeżenie księdza profesora Halika czeskiego, Tischnera, żeby tak krótko powiedzieć. Człowieka o wspaniałym umyśle, który tak doskonale widzi, że ta zapaść w wymiarze duchowym po prostu jest klęską ludzkości, że to jest jakaś ogromna strata, że żyjemy w świecie czystego materializmu bez tych ideałów, które uskrzydlały ludzkość przez wieki, a coś one w tej chwili wygasły. I taką ceną za to, żeby mieć, to jest, zapłaciliśmy, że jest trochę tego mniej być, nie? No tak, no więc chcielibyśmy, żeby to być dominowało. Aczkolwiek zawsze w tym momencie cytuję księdza Knabika z Tyńca, który powiedział, że to wszystko stosuje się tylko do ludzi, dlatego że jeśli chodzi o świnie, to lepiej ją mieć, niż nią być. Tak. Tak? To mi od razu przyszło takie powiedzenie, że kto za młodu nie był socjalistą, to na starość jest świnią, tak? Nie wiem, czy to empirycznie się sprawdza. Myślę, że nie zawsze, ale często. Natomiast ktoś, kto nie jest idealistą, to znaczy jest już zgredem. To tak jest, wszystko jedno w jakim wieku. Bo młodość to jest... Ale ja znam młode zgredy, też się zdarzają. Tak? Tak, znaczy, taki młody dziaders? No taki, którego już nic nie ekscytuje, który o wszystkim źle myśli. No to jest taka... Jest i taka postawa, bardzo nieprzyjemna. Mhm. Ale dlaczego? Bo w sumie dosyć prosto, znaczy łatwo wmówiono nam, daliśmy sobie wmówić, że konkurencja, rywalizacja, już nie chcę mówić, bo to jest takie wyświechtane, tam wyścig szczurów, bo tu mamy tu świnie, tu szczury, to już to jakby tak, ale że to nas tak zdominowało, że uwierzyliśmy... No nie, ale myśmy z kolei uwierzyli, że bez rywalizacji istoty żywe mogą funkcjonować. Nie mogą. Wydaje mi się, że wszystko w przyrodzie dowodzi, że musimy rywalizować, tylko możemy wybrać pole rywalizacji i wybierzmy to lepsze, a nie to gorsze. Bo jak rywalizujemy, kto będzie bogatszy, to jest naprawdę nędza, bo jak mamy zaspokojone podstawowe potrzeby, to po co nam więcej? Natomiast przecież istnieje postęp w wymiarze, no choćby duchowym. Są ludzie postępujący szlachetnie i mniej szlachetnie. My sami czasem postępujemy lepiej, czasem gorzej. I społeczeństwo, w którym jest więcej ludzi właśnie szlachetnych, wielkodusznych, ludzi o wielkim sercu, ludzi gotowych do poświęceń, do tego, żeby coś komuś dać, a nie tylko wziąć,
To jest prawdziwe pole rywalizacji i tu powinniśmy się starać być najlepsi, a nie zawracać głowy, że każdy jest inny i każdy jest osobny i nic nie jest z niczym do porównywania, bo można porównywać i można sądzić, tylko oczywiście nie człowieka, tylko czyny człowieka. No czyny, ale to też jest być może znak czasu, że tak się wzruszamy i często w newsach nagle pokazują nam, ojej, uratował jelonka, ojej, wskoczył do wody, żeby kogoś ratować. Nas to potwornie wzrusza. Coś, co powinno być chyba normą. No ale bardzo dobrze się wzruszamy. To jest taka nagroda dla dobrych, że to, że są podziwiani. Chcemy podziwiać piękne czyny, ale trzeba najpierw powiedzieć, że są w ogóle piękne czyny, bo bardzo wielu ludzi w to wątpi. I mówi, że to wszystko jest tylko inna, ukryta twarz egoizmu. Mhm. A tak pomyślałam, jakby pan tak popatrzył na swoich bohaterów filmowych, czy ten egoizm to jest taka cecha przynajmniej jednego z bohaterów w każdym filmie, że to jest mocne, że to jest jakiś punkt odniesienia? Ja myślę, że to jest taka bardzo powszechna cecha. Tylko można z nią walczyć, więc ja bym się cieszył bohaterami, którzy ze swoim egoizmem próbują się zmagać. W moim ostatnim filmie mój bohater jest takim zdeklarowanym egoistą, ideowym egoistą, mówiącym, że chce tylko właściwie... Mówimy o liczbie doskonałej. Liczbie doskonałej, ale on się na końcu próbuje nawrócić. W każdym razie wydaje mi się, że jeśli będzie pod wpływem kobiety, którą jednak wydaje się, że kocha, to może się czegoś jeszcze w życiu nauczy. To jest wspaniała rola dla mnie, to co robi często w świecie kobieta, to właśnie to, że wychowa mężczyznę i że potrafi obudzić w nim to, co w nas często zamiera. Taka... No właśnie, z drugiej strony, bo pewnie tak jest, tylko dlaczego ciągle tych mężczyzn trzeba uczyć, a jakby nie mają tego w już... No ale co by kobiety robiły, jakbyśmy byli doskonali? Sobą by się zajęły może bardziej. No ale to może my się nimi zajmijmy, bo dobrze się zajmować sobą wzajemnie, wie pani. Nie, nie jest to dobry świat, w którym każdy zajmuje się sobą. Mhm. Tak rozmawiam, drążę trochę ten temat tego świata wokół nas, takiego pojęcia homo ludens, także człowiek zabawy, że my się lubimy bawić, śmiać, rozpychać. Tak, świat wiecznego karnawału. Tak, świat wiecznego karnawału, że w kontekście pana filmów i tego, tych pana zainteresowań, tego wyciągania, tam wycinania z tej rzeczywistości swoich bohaterów, to może właśnie, że te pana filmy jednak to jest, jak powiedziałam, o tym leitmotivie, że one mają tą swoją drogę, że pan tutaj nigdy nie skrewił gdzieś, że to w takim kontraście tego świata, no bo świat zabawy, fajnie się bawić, tylko... Nie, ja po prostu sobie cenię zabawy i w paru filmach troszkę próbowałem być zabawny, prawda? Docierałem się kilka razy o gatunek komedii, ale chciałbym, żeby zawsze z tej zabawy coś wynikało, żeby to nie była tak zwana czcza zabawa, bo to, to jest trochę strata czasu, a życia szkoda, bo ono jest potencjalnie, może nam zaoferować coś lepszego. To, co jest takie też charakterystyczne dla pana, tym, co pan mówi, to to, że, i to jest rzadkie dosyć, jak mówiliśmy tu dziadersi i tak dalej, że pan mówi, że nie ma czegoś takiego, jak to ludzie mówią, a panie, kiedyś to bywało, albo to w polityce, że, tylko że pan uważa, że pokolenia, że to jest właściwie nie ma tych różnic, tak? Tylko że te, dookoła te rzeczy... Mnie gdzieś... nie interesują te różnice. Wydaje mi się, że za dużo uwagi im poświęcamy, natomiast dużo ciekawsze jest to, co jest kontynuacją, co jest trwałe, tak jak widzę, że procent właśnie idealistów i procent konformistów jest w kolejnych pokoleniach na oko bardzo podobny. To ja nie umiem tego zmierzyć, ale nie przejmuję się tym, że jedni są wychowani na książce drukowanej, a drudzy są wpatrzeni w ekran komputera. To są dużo mniejsze różnice, natomiast te indywidualne różnice to są wybory, gdzie człowiek określa, czy chce być takim człowiekiem, czy innym. I to bardzo wcześnie już przesądza jakieś swoje dalsze losy tym wyborem, a jeszcze bardzo dobrze, jak się zastanowi, po kim co dziedziczy, to znaczy, jakie cechy ma po dziadku i po babci, czego dzisiaj niechętnie się o tym myśli. Bo chcemy mieć złudzenie wolności, że ja jestem tabula rasa i jestem taki, jak zechcę. A czy to nie fajnie mieć coś w sobie po dziadku? No właśnie, fajnie. A poza tym to jest prawda, więc tu nie ma dyskusji. To znaczy... A pan co ma po dziadku? Och nie, no mam po dziadka, których bardzo mało znałem, ale no na przykład no, mój dziadek po linii matki, jego niesłychana wytrwałość, jego ogromna prostolinijność człowieka, który
wedle legendy rodzinnej, bo nigdy go nie mogą zapytać, bo byłem za mały, ale podobno przyszedł z Syberii pieszo wzdłuż torów kolejowych jeszcze w ubiegłym stuleciu, znaczy w XIX, bo urodził się jako syn zesłańców, ale sam był człowiekiem wolnym i tak dotarł gdzieś z głębokiej Syberii po 3 latach podobno, no szedł przez te jakieś pustki, no bardzo romantyczna historia, można by o tym nakręcić taki osobliwy film drogi, ale byłby to prawdopodobnie człowiek prawie samotny, bo od wioski do wioski to były czasem długie dni marszu i jak on to przeżył, to nie wiem, ale legenda takie wspaniałego człowieka została. Inne kino drogi. No może takie właśnie. Tak, i myślałam dzisiaj przez chwilę o tym amerykańskim kinie drogi, że ono też coś Amerykanom załatwia. Te tak, przestrzenie ale jest i ten ta droga bohater jest na jakimś wehikule, a u nas to w Europie i właśnie w tej Azji, która nas dotyka, to byłoby to pieszo. U pana w domu ma pan taki regał, gdzie stoją no, takie klasery ze zdjęciami, tak? Albumy. Albumy powklejane są zdjęcia, nawet dzisiaj wklejałem ostatnio. Tak, tak. Zagląda pan czasem do nich? Oczywiście, mam wtedy przewagę nad tymi, którzy mają swoje fotografie w telefonach, bo oni muszą ślepić w tym malutkim ekranie, a ja jak się rozpali przed kominkiem, to można sobie usiąść i wspominać, i wtedy przypomina się taka masa rzeczy, którą zapominamy, taka masa ludzi, których minęliśmy. Zawsze mam taki żal, że tylu kontaktów nie wykorzystałem do końca, że można było głębiej porozmawiać, można było jeszcze raz się spotkać. No ale wydajność człowieka jest ograniczona. I tam są ludzie znani, nieznani, tak? Oczywiście. I te spotkania były najrozmaitsze i ciągle są jeszcze. Tylko już pojemność pamięci czasami jest za mała, dlatego album pomaga. A są tam, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale tak zwane białe kruki, że jak ktoś by zobaczył, to ta osoba była? No może tak, co kogoś dziwi. Czy ta osoba była, czy ja u tej osoby byłem, bo przecież tam jest bardzo dużo zdjęć u różnych ludzi, które robię, jak gdzieś wędruję, ale nie udostępniam tego na żadnym Instagramie, bo uważam, że to jest moja prywatność, to można oglądać tylko w gronie prawdziwych przyjaciół. A właśnie, a przyjaźń jest też taką rzeczą, o której chętnie mówię, bo ona jakoś jest trochę zapomniana. Kiedyś to był jeden z 3 takich ideałów rewolucji francuskiej. Wolność, równość i braterstwo. Braterstwo, czyli przyjaźń. Tylko, że braterstwo pochodzi jakby genetycznie, jest uwarunkowane, a przyjaźń jest z wyboru. Jak znajdujemy duszę, która jest jakoś tam pokrewna albo z którą mamy jakiś głębszy kontakt, nawet przez kontrast, no to mamy wielkie wsparcie w życiu. To wtedy możemy przebrnąć przez życie, nie szukając pomocy psychologa. No właśnie, i tu jest taka trochę, jak pan na pewno wie, kontrowersyjny punkt widzenia pana, bo żyjemy w świecie, no i ja odpukać, ale jeszcze nie skrzyżowały się moje drogi z terapeutą, bo zakładam, że to są dosyć dramatyczne momenty, kiedy człowiek się na to decyduje. Jak nie ma innego ratunku, to terapeuta jest też zbawieniem, ale dobrze się przed tym zabezpieczać, tak jak w ogóle myślę, że patrząc na życie, trzeba sobie powiedzieć, że sukcesem jest nie zwariować. Tak, ale no więc właśnie, więc trzeba wiele włożyć. A to tak trochę jak doktor mówi, ale się pan nie denerwuje. No po co się pan denerwuje? Po prostu się proszę nie denerwować. No nie, ale z tym zwariowaniem to jednak są pewne warunki, które prowadzą do zwariowania. To znaczy, jeżeli obciążamy się nadmiernie, jeżeli mamy głęboki nieporządek w uczuciach, no to prowadzi do tego, że będziemy za chwilę mieli kryzys, jakąś zapaść, jakąś depresję, jakąś, dawniej mówiło się, melancholię. A tymczasem, no przed tym się trzeba z góry zabezpieczać, patrzeć, co się ze mną dzieje i słuchać przyjaciół, jeżeli się ich ma naprawdę. To znaczy ludzi, którzy potrafią mi powiedzieć czasem rzecz krytyczną, czasem rzecz przykrą, czasem są uważni, ostrzec, prawda? Ale są uważni, im na mnie zależy, a mnie zależy na nich. Bo to jest ta różnica. Psychiatrze czy psychologowi no nie zależy na pacjencie w takim dosłownym sensie. Znaczy, jednak pan wręcz używa takiego sformułowania, że to jest pewna taka forma przyjaźni za pieniądze, tak? Że no ale no to tak jest z tym, że no lepiej móc kupić tą przyjaźń, niż nie móc jej kupić. Ja już nie podważam potrzeby istnienia psychologów, tylko myślę, że każdy z nas, tak jak powinien się starać jak najrzadziej potrzebować pomocy lekarza.
samo jak najrzadziej potrzebować pomocy psychologa. Mówi to ktoś z długowiecznej rodziny, tak? No tak, ale to, wiecie, to jest łaska boska. Ale no nie zszarkałem sobie tego zdrowia. Świadomie wręcz starałem się go troszkę przynajmniej podtrzymywać. I to samo z tą równowagą psychiczną. To trzeba pracować nad tym, żeby nie zwariować. To może co, nie włączać newsów. Nie może włączać tylko w miarę i reagować roztropnie, a poza tym konfrontować się jednak właśnie z przyjaciółmi, właśnie z ludźmi bliskimi, właśnie z ludźmi, którymi nas coś łączy. Często z rodziną, bo my też nie doceniamy tego, że te wspólne geny dają rodzaj takiej komitywy i często nawet na powierzchni jesteśmy trochę skłóceni, a potem jak się okazuje głębiej, to mamy wiele wspólnego z tymi różnymi pociotkami, których zresztą teraz coraz mniej się pamięta, bo rodziny są właściwie coraz bardziej takie nuklearne. A przecież to kiedyś nawet dziesiąta woda po kisielu to coś znaczyło, że się było jakimś dalekim kuzynem, jakieś miało się daleką kuzynkę, że to ludzi zbliżało. No bo to no, były wielopokoleniowe też domy, prawda, w których zawsze była jakaś kuzynka, która mieszka i zawsze jakaś ciotka, która tak, była to, takim... To był to inny model, ale w końcu możemy z tego modelu coś dobrego uratować i wybrać, bo przecież nikt nam nie broni kontaktu z rodziną, tylko musimy nad tym pracować. Przyjaźń w pana filmach też istnieje, prawda? Ci bohaterowie mają kogoś... No bardzo, bardzo staram się tak to opisywać, jak to widzę czasami w życiu, jak mi się to podoba, bo podoba mi się relacja, w której ludzie są ze sobą właśnie związani takim, no, czymś głębszym niż konwenansem, no bo jak to smutno wygląda, jak ludzie pracują w korporacji, po czym zmieniają pracę i zmieniają wszystkich znajomych z dnia na dzień, no to jest dowód, że żyli w jakiejś próżni, prawda, bo jak się ma kontakty, to się je podtrzymuje, one są wiele warte, wszystko jedno, że pracujemy obok czy daleko od siebie. A to trzeba kultywować, to trzeba na tym pracować, w ogóle nad przyjaźnią się pracuje, tak jak nad miłością się pracuje. To nie są rzeczy, które tak przychodzą, jak powie wiatru, tylko to jest efekt pewnych starań. No, trzeba się starać. Ma pan przyjaciół? Musiałbym tych przyjaciół zapytać, czy oni mi pozwolą powiedzieć tak, ale ja odczuwam, że tak. Dla mnie, w moim odczuciu oczywiście. I to są ludzie stąd, stamtąd, skądś? Ach, z wielu miejsc bardzo szeroko ich szukam i w wielu miejscach ich znajduję i to właśnie i w kraju, i za granicą, i w różnych pokoleniach, bo jednak w moim pokoleniu wielu moich przyjaciół już wymarło. To jest też strasznie smutne. Ale to tak jest, że pokolenia wymierają. Tak jak na przykład wymarło pokolenie moich współpracowników. Szczególnie w produkcji bardzo nad tym boleję, bo jakby zostałem ja jeszcze chętny do pracy, a tymczasem moi producenci już albo są dawno na emeryturze, albo w ogóle na tamtym świecie. I rozumiem, no że to są ci, do których miało się to zaufanie, ale prawda? Ale mało tego, i do mnie mieli zaufanie, więc mogliśmy dużo łatwiej pracować. No ale to jest takie banalne spostrzeżenie dojrzałego wieku, więc nie mogę się skarżyć. Nie uważa pan, panie Krzysztofie, że przywilej też wieku to jest to, że wiele rzeczy, które były jakieś takie nadmuchane, wyolbrzymione, właśnie stają się banalne, ale one są silne przez tą swoją, bo z tej banalności one dziś idą w normalność i uspokajają, bo są właśnie takim stałym punktem odniesienia. No, no na pewno z dystansem wieku człowiek na wiele głupstw reaguje łagodniej, mniej nerwowo i to jest też pewna zaleta. Ale żebyśmy tak mądrzeli z wiekiem, to nie mogę powiedzieć, żeby to był proces taki automatyczny, gwarantowany, że każdy stary to jest mądrzejszy niż młody. To niestety zupełnie jest nieprawda. I głupich staruszków znam rzeszę ogromną i sam się pilnuję, żeby nie być jednym z głupich staruszków, bo to bardzo łatwo. Co jest o tyle zaskakujące, bo tak naprawdę my, w przeciwieństwie na przykład do zwierząt, czy też do psów, o których mówiliśmy, prawda, my potrafimy gromadzić doświadczenia i my z tych doświadczeń, z tych wspomnień, z tych przeżyć, powinniśmy zbudować coś takiego... No tak, z doświadczeń możemy snuwać dobre, słuszne wnioski i niesłuszne wnioski. I całe zmartwienie, jak właśnie na starość zaczynamy głupio interpretować świat wokół siebie. No a już jak zaczynamy mówić, że obyczaje młodzieży się psują, to sięgamy do czasu babilońskiego, bo takie były podobno najdawniejsze zapisy. To jest głupie po prostu, to naprawdę trzeba traktować jako sygnał ostrzegawczy. Jeżeli mi taka myśl przychodzi do głowy, że
obyczaje młodzieży się psują, to znaczy, że ja zgłupiałem. Ale to nieprawda. To już wiadomo, dlaczego studenci tak lubią zajęcia z panem. No, ja mam nadzieję, że lubią, bo przychodzą, ale... No tak, tak, lubią, bo mówią, że... życzliwi ludzie donieśli, że lubią. I pan ma takie... To jest też bardzo ciekawe, bo pan wykłada tam... Jaki przedmiot? Jak to się nazywa? Proszę pani, ja mam najciekawszy dla mnie wykład fakultatywny w Collegium Civitas, więc uczelni Polskiej Akademii Nauk, gdzie przychodzą, zapisują się na moje zajęcia jako fakultatywne i psychologowie, i ludzie od stosunków międzynarodowych, dyplomacji, ekonomiki, no, najrozmaitszych kierunków. I mam z nimi naprawdę poczucie takiego dobrego kontaktu, bo oni się nie uczą po to, żeby mieć papierek, bo to już na ogół mają za sobą. Mhm, ale jakieś tam zaliczenie jest pewnie, jest, nie? Ale to zaliczenie też polega na takim żarcie, że ja proszę, żeby oni się nie zgodzili ze mną najchętniej w trzech punktach po wykładzie. A jak nie, to w dwóch, albo przynajmniej w jednym, bo jak się na wszystko zgodzili, to znaczy, że może stracili czas. No, bo pewnie wiedzieli to wcześniej. No właśnie. A niewielu profesorów, bo chyba większość chciałaby jednak, no tak, żeby... Ja też mówię o innych rzeczach, więc to gdybym wykładał praw statystyki, to bym nie mógł sobie pozwolić na podobne pytanie. Ale z czym się... bo właśnie tutaj oni mają problem z tą pana interpretacją przyjaźni, prawda? Że ta terapia to... No tak, oni już częściej sięgają, są tak przyzwyczajeni, że to się daje rozwiązać w inny sposób. Ale no to o wielu, wielu punktach. Ja mam na przykład zawsze pewną rozterkę, kiedy mówię o nieśmiałości. Oni traktują nieśmiałość jako wyraz skromności, a ja raczej z doświadczenia życia mówię, to częściej jest wyraz pychy. Dlatego, że nieśmielcy, którzy są zresztą utrapieniem w życiu, bo ich wszędzie trzeba ciągle ciągnąć. Dla siebie samych i dla innych. Dla innych oczywiście. I strasznie myślą o sobie. Są bardzo przejęci tym, co o mnie pomyślą i zaczynają nas wszystkich terroryzować swoim nastrojem. No więc to często się na ten temat sprzeczamy. Czasem mówię o spontaniczności. Bo ja to raczej uważam spontaniczność za raczej przywarę, z którą trzeba walczyć. A oni chętnie uważają, że to jest wyraz. I przeciwstawiają to zakłamaniu. Że to jest autentyczne, tak? Że spontaniczność jest autentyczne, jest... Ale no z tego, że ja autentycznie nie chcę zepchnąć staruszkę ze schodów, to nie znaczy, że to jest dobre. Bo ja czasami wściekły naprawdę komuś, to mi plącze się pod nogami. Pan? No, w myślach wszystko się zdarza. Aha. Ale właśnie całe szczęście nie jest to. Widzę jutro tej Lidy. Krzysztof Zanussi chce zepchnąć staruszkę ze schodów. Ale to dlatego właśnie, jak mi zabraknie tego dystansu i przekonania, że ze spontanicznością pilnujmy się bardzo, bo często... Ja mam na odwrót. Ja na siłę bym staruszkę przez pasy przeprowadziła. To jest innego rodzaju podstępny, ale no jest sporo takich obiegowych pojęć, które dobrze jest kwestionować przez samą przekorę. To nie dlatego, że się ma rację, tylko dlatego, że po prostu trzeba odświeżać myśli, jak coś jest powszechnie przyjęte. To nieźle jest odwrócić to pojęcie i zobaczyć, czy ono działa w odwrotną stronę, czy aby to nie jest pojęcie, które się robi z czasem puste, bo bardzo łatwo pojęcia tracą swoje znaczenie. Często się z tym stykam i właśnie o tym bardzo chętnie rozmawiam z młodszym pokoleniem, bo możemy się zmierzyć jakby nawet pojęciami, które oni... Mhm. A miał pan czasami takie poczucie, każdy na początku tych zajęć, że oni tak patrzą na pana, że tu przyszedł dojrzały pan i będzie właśnie to trochę tak dziadersował i... No, ale to jest sami sobie winni, po co wybrali moje zajęcia, trzeba ich nie wybierać. Mhm. Ja natomiast pokazuję kawałki filmów, więc to bardzo ułatwia nam zajęcia. A właśnie podważam takie pojęcia jak asertywność. Ludzie tak łatwo to akceptują. No a ja próbuję przez przekorę właściwie powiedzieć, że asertywny powinien być taksówkarz, odźwierny, sekretarka, ale nie daj Boże, jak szef jest asertywny, bo nie ma wątpliwości. Jak nie ma wątpliwości, to firma splajtuje bez wątpienia, bo człowiek bez wątpliwości nie jest w stanie kierować w skomplikowanym świecie żadną skomplikowanym organizmem. Więc właśnie nie bądźmy tacy pewni, że trzeba szybko i bez wahania rozstrzygać problemy, bo tacy ludzie prowadzą do wypadków, także to...
Podrzucił mi pan tutaj Człowiek bez wątpliwości i od razu miałam takie skojarzenie Człowiek bez właściwości, prawda? Czyli człowiek niejaki, bo chyba takich należy, bo tu bym się właśnie doszukiwała jakiegoś podstępu. No tak, ale to człowiek bez właściwości to jest to nieszczęście, które w społeczeństwie masowym jest bardzo powszechne. I w ogóle taki kult przeciętności, przekonanie, że jak ja jestem inny, to osobny, to jest niespołeczne, to jest niedemokratyczne, bo ja się wywyższam, bo ja się uważam za lepszego, niepotrzebnie, każdy jest inny, ale w każdej dziedzinie można być lepszym i gorszym. Nie można mówić, że jesteśmy zupełnie nieporównywalni, bo jesteśmy porównywalni we wszystkim, tylko... Ale to chyba dobrze. Ja bym wolał tak twierdzić, ale to jest niemodne, bo... Bo to też jest jakimś... Modny pogląd mówi, że wszystko jest inne, wszystko jest, no, takie postmodernistyczne wątpienie w to, że istnieje prawda. A przecież prawda istnieje. Niedostępna, nikt jej nie ma w 100%, ale istnieje. Nie bym, zaraz do tego nie rezygnowałbym. I za tylko numer telefonu możecie państwo dzwonić pod numer 22 486 65 56. Zostajemy jeszcze na moment, zanim dojdziemy do prawdy, bo to wszystko, o czym mówimy, to tak naprawdę jest związane z tym, co pan w życiu zrobił, bo to wszystko, o czym mówimy, jest w pana filmach. W poprzednim spotkaniu rozmawialiśmy o tytułach, oczywiście jak one nam się skojarzą, to możemy je tutaj przywoływać, ale to jest bardzo ciekawe, taka, zawsze mnie interesują rozmowy, gdzie widać człowieka, gdzie troszeczkę tam się odchyla, nie tak, ex cathedra, twórca. Dwie rzeczy, jak pan powiedział, ja mam takiego ulubionego i to nie komiksowego, ale filmowego bohatera, mianowicie Jokera. Który ma taki, tam jest taki dialog, on mówi takie słowo, że szaleństwo, pan, że nie zwariować, szaleństwo, że to jest bardzo prosta rzecz, bo grawitacja nam w tym pomaga, wystarczy tylko człowieka trochę popchnąć i już on idzie w szaleństwo. No, że bardzo łatwo człowiekowi jest odstąpić od normy, a jednak norma jest takim warunkiem przeżycia. Jak odstępujemy od normy, to oczywiście czasami osiągamy w jakiejś dziedzinie doskonałość, ale na za cenę strat w innych dziedzinach. No ale człowiek nie musi być całkowicie harmonijny. Może być nawet bardzo jednostronny, ale bywa wspaniały w tym, co robi. Chociaż na innych polach zawodzi, to też prawda. Stąd ja sam tak bardzo lubię te greckie ideały harmonii, ale wiem doskonale, że nikt z geniuszy harmonijny nie był, bo to się nie daje po prostu. Więc trzeba się pogodzić z tym, że za pewną niezwykłość płaci się też jakąś cenę, ale może warto ją płacić. I że czasami jednak asymetria jest ciekawsza niż... No właśnie, asymetria jako estetyka gotów, co zresztą nie, jest nie mamy symetrycznych twarzy, prawda? Nie mamy. No niektórzy mają i to... Mają? Jak wyglądają? No to wtedy wyglądają bardzo tak... mówimy, że to taka piękność jakby klasyczna się wtedy tak? objawia. Tak, no jeżeli cię złoży fotografię przecięte i ona i twarz się prawie nie zmienia. Ale w życiu tak występuje? Tak, to u niektórych aktorów to nawet specjalnie robimy sobie taką próbę, żeby zobaczyć potem, który profil mają lepszy, a który mają ten gorszy. Mamy już telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchaj mnie? Tak. Adam z Wrocławia. Ja mam takie pytanie. Wspomniał pan o kryzysie klimatycznym. Mamy też wiele innych problemów obecnie na świecie, takich jak na przykład ten rozwój sztucznej inteligencji, zbyt chyba gwałtowny, no i też jeszcze szereg innych. Czy pana zdaniem jest nadzieja dla następnych pokoleń, czy raczej widzi pan tą przyszłość w szarych barwach albo w czarnych? Jaka jest pana opinia tutaj? I to wszystko z mojej strony. Dziękuję. Dziękujemy za telefon. Wie pan, to jest świetne pytanie, ale to pytanie dotyczy mnie, a nie rzeczywistości. Bo pan się dowie z mojej odpowiedzi, że ja nie jestem pesymistą. Po prostu mam nadzieję, że to zło się nie zwycięży, nie objawi. Wiem, wszyscy mądrzy ludzie ostrzegają, że ta inteligencja może spowodować ogromne zakłócenia w życiu całej planety, ale też z drugiej strony wierzę w geniusz ludzki i wydaje mi się, że może uda się tych nieszczęść uniknąć, a masę ciekawych i ważnych i dobrych rzeczy da się zrobić. Da się wyeliminować cały szereg zbędnych prac. Ciągle ludzkość traci życia, zdrowie na prace, które sztuczna inteligencja, mam nadzieję, potrafi zastąpić. I to będzie jej dobra strona.
ale to, czy ona uzyska świadomość, czy ona zacznie być bytem samodzielnym, ja się zdaje, że nie, taka intuicja mi to odpowiada. Czy się wymknie, prawda? Czy się wymknie, no chciałbym, żeby się ten dżin z butelki nie wymknął, ale gwarancji na to nie ma. Trzeba być ostrożnym i trzeba to studiować, to jest strasznie ciekawe. Trochę żałuję, że jestem już tak stary, że nie doganiam tego, co czytam o tej technice, ale to jest fascynujące i teraz to sugeruje, żebyśmy teraz dobrze definiowali, co my uważamy za dobro ludzkości, co my uważamy zawarte tego, żebyśmy do tego dążyli. Bo nie mamy tu jasności. Często te elementarne potrzeby zostały zaspokojone. Chcemy, żebyśmy nie byli głodni, żeby nam było ciepło, żebyśmy mieli dostęp do wiedzy, żebyśmy mieli dostęp do medycyny, żeby nas nikt źle nie traktował. To są wszystko te ideały z XIX wieku, które w dużym stopniu zostały już spełnione. A jakiego świata chcemy na przyszłość z tą sztuczną inteligencją jako narzędziem? Tu byśmy się powinni chyba więcej pozastanawiać, co nam służy, bo prawda, świat bez cierpienia, świat bez wysiłku, no będzie na pewno światem rozkładu. My takim świecie nie będziemy w stanie przeżyć. No a jak sobie narzucić dyscyplinę, kiedy ona nie jest konieczna, kiedy można sobie na wszystko prawie pozwolić? To jest wielkie pytanie, czy nie doprowadzimy siebie do samozagłady. Mam nadzieję, że nie, ale dlatego, że jestem optymistą i to jest kwestia, która mnie dotyczy, a nie dotyczy świata. Mhm. Z tą sztuczną inteligencją to jest tak, że ona w zasadzie funkcjonuje na podstawie tego, co ludzie już stworzyli, prawda? Ona to No ale mówi się, że ona coś będzie tworzyła, tylko zobaczymy, na ile to będzie naprawdę wyprzedzało naszą myśl, a na ile nie będzie wyprzedzało. To, że ona jest wspaniałym narzędziem poznawczym, to nie ma dużo dwóch zdań. Ona potrafi odkrywać cudowne rzeczy. I tu się wiele o sobie dowiemy dzięki temu, że ona ma tą cierpliwość i potrafi policzyć to, czego my nie mamy cierpliwości policzyć, ale to są rzeczy błahe, to są rzeczy drugorzędne. A czy ona nie osiągnie tego stopnia niezależności, żeby zacząć nami rządzić? To ja rozumiem, że tu można mieć wątpliwości i się bać, ale staram się nie bać. No i też tutaj można się bać tych, którzy jeszcze póki co nią moderują, prawda? No tak, no bo jeszcze to jest pod czyichś rękach, ale jak ona sama siebie zacznie moderować, to może będzie jeszcze gorzej. Mhm. No więc niebezpieczeństwo jest bez końca. Mhm. Pan mówił o takim pojęciu, że może zbliżamy się do takiego świata, a może są tacy, którzy chcieliby, żebyśmy mieli zakodowaną genetycznie moralność, żebyśmy funkcjonowali według pewnych wzorów. Nie, to musi być wynikiem naszej wolnej woli. Bez wolnej woli to w ogóle nie ma wolności, więc nie ma sensu. Życie traci smak kompletnie. No bylibyśmy skazani na bytowanie takie, no, nawet nie zwierzęce, bo zwierzęta mają wolę przecież w jakimś stopniu. Także to byłaby czarna perspektywa, tego nie można. To musi być wyraz naszego wolnego wyboru. Bez tego życie nie ma sensu. Mhm. A mówiliśmy o przyjaźni, no tutaj nie sposób, i to też mi się, to jest taka anegdota o tym, bo rozumiem, że pan jest takim uważnym, ale spolegliwym wykładowcą i w kontakcie ze studentami, starającym się zrozumieć i tak dalej. Chcę powiedzieć o Krzysztofie Kieślowskim i o waszej przyjaźni. Jaka była między wami różnica wieku? Półtora roku. Roku, czyli żadna naprawdę. Czyli żadna. Tak, że to był troszeczkę później startował, no miał inną biografię, inne szkoły skończył, ale no nigdy nie czuliśmy różnicy pokoleniowej między nami, no bo jej nie było. Mhm. A został w pamięci, jak się mówi Krzysztof Kieślowski, to się widzi od tego Krzysztofa Kieślowskiego pełnego jeszcze sił, być może no się tak, takich na zewnątrz. On bardzo młodo. Umarł. Odszedł, dlatego że umarł na stole operacyjnym. I to było wielkie nieszczęście, ale no, mój Boże. On miał takie poczucie spełnienia, więc on sam o tym mówił, że no, że jak się już szykował na bardzo niebezpieczną operację, to mówił, że to jest takie jakby pytanie Panu Bogu, czy chcesz mnie jeszcze na tej ziemi, czy nie chcesz. Krzysztof nie uważał siebie za wierzącego i w zasadzie używał tego terminu Pan Bóg tak troszkę umownie, troszkę literacko, ale naprawdę no, miał taki instynkt metafizyczny
i poddawał się temu, że poddawał się myśli, że światem rządzi tajemnica. To tutaj on miał taką, no w tym sensie był kimś więcej niż materialistą. I na pewno dotknął gdzieś tajemnicy o nas, ludziach, bo jego filmy cały czas dotykają, są, nie chcę powiedzieć współczesne, bo to jest złe określenie, ale uniwersalne, takie, ja nie mówię o formie, ale o przesłaniu, że czas ich się nie... No bo on tak widział człowieka, po prostu jak to człowiek głęboko obserwuje i rozumie innych i umie to wyrazić, to wtedy to się nie starzeje. Tak jak nie starzeją się ci wielcy klasycy, których znamy, prawda, czytamy Faulknera, czytamy Camusa. I wiemy, że ci ludzie tak ciekawie, mądrze, przenikliwie patrzyli na ludzi, na życie, że to jest zawsze aktualne. Tak jakby Dostojewski będzie zawsze aktualny, jak będzie aktualny Konrad czy Tomasz Mann. Mm-hmm. Czyli wymieniłem cały kanon, no, kto mm-hmm. tam jeszcze został. I ta wasza przyjaźń, ta, ona nie znała poczucia zazdrości, prawda? A to było różnie. Pan był na... Tak, to było rzeczywiście szczęśliwie. Nam się zdołaliśmy chyba się właśnie wznieść ponad taki naturalny poziom, prawda, kogucie rywalizacji i tak jak Krzysztof przez długi czas uważał mnie za autorytet przez to, że ja miałem dużo większe doświadczenie właśnie zagraniczne, to potem jego kariera, prawda, prześcignęła moją o wiele długości i no nie miałem poczucia, żebym mu zazdrościł, tylko go podziwiałem. Wydaje mi się, że na tyle lubiłem jego sztukę, że to nie budziło zazdrości, to budziło jednak podziw. Mhm. Ta anegdota, kiedy Krzysztof Kieślowski po latach, zresztą to wyszło już chyba po śmierci, prawda? No tak, ale ja akurat nie chcę opowiadać tej anegdoty, bo to nie wiem, czy jego rodzina jest z tego zadowolona. No w każdym razie był bardziej, tak jak to, takim bardziej, no nie krewkim, ale takim... No nie mówię, gdy zabrakło słów, użył rąk, żeby kogoś potrząsnąć w dosłownym sensie. Bo uważał, sensie, że ten ktoś kłamie, prawda? Ale właśnie myli się. Dlatego, mhm. że wiedział, że to jest dla jego dobra. To nie było w żadnym stopniu podyktowane własnym ego Krzysztofa. Tylko myślą o tym, że na jego oczach ktoś brgnie w jakieś kłamstwo, w jakąś głupotę i że trzeba nim potrząsnąć. I potrząsnął rzeczywiście tak dalece, że ten człowiek chciał pójść na policję wstrząśnięty. A potem opowiadał z wdzięcznością, że to nareszcie ktoś, komuś na nim zależało, na jego dobru przecież, bo przecież nie dla Krzysztofa, nie dla siebie to robił. No i to jest jakby model dobrego wykładowcy, że się przejmuje swoim słuchaczem i nie zastanawia się nad własną doskonałością, tylko nad tym, jakie dobro spływa na tych, co go słuchają, mm-hmm. czy tam jest jakieś dobro. Mm-hmm. Ale szalbierstwo wykładowców jest też znaną cechą. Tak? Ja tutaj mam w pamięci, wiesz, chciałem to zrobić kiedyś w filmie, bo miałem taki plan. Dano mi szansę, napisałem scenariusz o Abelardzie i Bernardzie, tych dwóch takich niebywałych tytanach myśli europejskiej, obu związanych z Sorboną. I Abelard, który był szalbierzem, a obdarzony oszałamiającą inteligencją, robił coś takiego, że pod koniec wykładu przerywał, kiedy miał wyciągnąć dopiero ostateczne wnioski i podobno posyłał kapelusz między studentów i kazał im wrzucać pieniążki, które oni mieli najczęściej na obiad i dopiero jak wypełnili mu ten kapelusz, to on podsumowywał i to było warte. To znaczy studenci tak bardzo chcieli wiedzieć, do czego to rozumowanie prowadzi, że byli gotowi pozbyć się obiadu. No dzisiaj to by nie przeszło. No więc właśnie się zastanawiam, ale to kilka takich rzeczy jest w historii, jak te przekupki w Aleksandrii, które pobiły się o kwestię teologiczną, chyba o filiokwę. No, trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić. A szkoda, no, to tak, było piękne, jeżeli ludziom tak zależało na ideach, że obrzucały się po No tak, ale to już był taki artystowski, prawda, świat bardzo, nawet bazar. No tak, no, ale bazar był, znaczy to był dużo szlachetniejszy bazar niż dzisiejszy supermarket, w którym nikt o filozofii nawet nie pomyśli. A jak pan używa takiego sformułowania, uczyń ze swojego życia arcydzieło, no to... To jest pożyczone, to nie ja wymyśliłem. Rozumiem, to użył ale... to kiedyś Wojtyła, czyli Jan Paweł II. Czyli co? No, ale to chodzi o to, żeby zrównać w jakiś sposób dzieło sztuki, czy dzieło sztuki z dziełem życia, które jest też podlega takiej estetycznej ocenie, że można żyć pięknie i można żyć szkaradnie. Mhm.
I tak jak to mówili różni mędrcy albo ludzie doświadczeni w najgorszych czasach, że czasem w baraku można było żyć pięknie, a ohydnie w pałacu. Mhm. Że to nie miejsce decyduje o tym życiu, tylko o tym, jakie człowiek ma czyli uczucia. Biedny bogacz. No więc właśnie, no, że wredny bogacz, paskudny bogacz. Ale biedny, że ma wszystko, a w sumie biedny, no tak, bo... ale no nie ma tego, co jest najpiękniejsze. A z kolei ktoś, kogo stać na to, żeby dzielić się dobrem, może mieć biedne życie, a ma naprawdę bogate. Pan zresztą tak jakoś pytany o to, co takim jest tematem, jakby taki evergreen dla każdego twórcy, takim wyzwaniem, to są dwa tematy najważniejsze, miłość i śmierć, tak? Tak się uczyłem i tak mi się śmierć, bo? Potwierdza. A gdzie początek? No, początku nie bierzemy udziału, raczej się dowiadujemy po nie w czasie, żeśmy się urodzili. Na początku nie jesteśmy tego nawet świadomi. Natomiast no, śmierć jest czymś nieuniknionym, z czym się trzeba mierzyć całe życie. No, a miłość jest tą treścią, która jest też niepodważalna. No, miłość najbardziej się sprawdza, żeby tak powiedzieć, statystycznie. Inne rzeczy w życiu się nie sprawdzają. Kariera się nie sprawdza. Sukces się nie sprawdza. Nie na darmo nigdzie w żadnych tekstach świętych nie ma pojęcia sukces. Ani w Biblii, ani w żadnych innych świętych księgach. Innych wiar, ani u buddystów. Sukces to nie jest to, co jest najważniejsze. A święty to kto? Święty to jest chyba ktoś, kto pokonał jakieś swoje słabości, ale nie wszystkie, bo nikt nie jest, żaden święty nie jest doskonały i to wiemy świetnie, że to są ludzie tylko trochę mniej grzeszni od innych, ale to już dużo. Mhm. Tego przekładając na takie czyny, które my ludzie dzisiaj, nie tam cofając się 200-300 lat temu, no to takim świętym do pojęcia, że można go dla ludzi był ojciec Kolbe, prawda? No była, to był taki święty heroiczny, którego świętość objawiła się właśnie w tych ostatnich dniach jego życia. Cała reszta tego życia była pełna różnych potknięć, jak to zwykle każde życie. No, mój ukochany święty Augustyn, no, był z Hipony, wspaniały pisarz, wspaniały filozof, ale no, człowiek utrapiony i sam o tym dużo napisał. I nie oszczędza się w swojej takiej samokrytyce, której dokonał. No i nie stał się nigdy pokorną owieczką i łagodnym człowiekiem, ale był tytanem, tytanem ducha. Mm-hmm. I teraz dochodzimy do takiego, nie wiem, czy to jest dobre słowo, paradoksu, ale tak, właściwie wszystko nam się już tak udało, tak? Latamy szybciej, żyjemy szybciej, lepiej, nie ma głodu, mówimy, jesteśmy dziećmi świata social mediów, techniki, medycyny, czego tam jeszcze. I nagle się okazuje, że problem sprawia nam, i to też jest temat Liczby Doskonałej, ostatniego filmu, to co jest w sumie chyba w życiu najpiękniejsze i najbardziej powinno człowieka kręcić, czyli tajemnice, czyli sensu, czyli tego, na co tak naprawdę nie ma do końca odpowiedzi. No tak, ale przed tym też uciekamy jakby ze strachu, bo boimy się spojrzeć w przepaść. A tajemnica jest przepaścią. Ale skąd wiemy, że się boimy? No nie, to czujemy, to nie musimy wiedzieć. To po prostu jest w nas coś takiego, żeby uciekać. Chciałby pan spojrzeć? Ja bym chciała spojrzeć w przepaść. No to tak, ale to wymaga aktu woli. To nie jest coś, co... No się raz ciągnie naprawdę, co jest w ciemnym pokoju. To jest też taki, że mamy ten instynkt, że chcemy zaryzykować, że nie boimy się, no nie ma rady, boimy się, że to może być coś strasznego. Także jedno i drugie nas w jakiś sposób motywuje, ale chcielibyśmy takiego życia w kokonie, w wygodzie, w bezpieczeństwie, skupieni na samym szeregu małych, drobnych spraw codziennych, że to niby jest takie malutkie szczęście, ale ono nie trwa długo. Ono za chwilę się wyczerpie i będzie znowu pustka. No a pustka jest tym najgorszym suflerem, bo ona prowadzi w końcu do rozpaczy, a rozpacz się wiemy, czym kończy. Więc dlatego tak ciągle mówię, nie zwariować i nie stracić pionu. To są takie najprostsze wytyczne w życiu, żeby nie ryzykować. A teraz jak widzę na przykład, jak młodzi łatwo ryzykują, choćby z narkotykami, no to jest taka po prostu głęboka niewiedza o tym, jak kruchy jest człowiek, bo ja rozumiem ciekawość, ale no trzeba też sobie zdawać sprawę, jaka to może być pułapka. Dla niektórych, nie dla wszystkich, ale to jak rosyjskie ruletce, nie wiadomo
mam organizm i jak on zareaguje i do czego mnie to może doprowadzić. A tymczasem widzę, że to młodzi traktują tak jako jedną z możliwych przygód. Spróbuję, zobaczę. No, mogę spróbować i już nie wrócić. A może tutaj trochę, ja nie oceniam tego w żaden sposób, ale może to trochę właśnie się teraz tak dziaders odzywa w tym sensie, że jednak ta młodość tych młodych ludzi przypada na trochę inne czasy, tak? Ale te różne psychodeliczne... No ale wszystko, no właśnie, psychodelia bardzo źle się kończy i dlatego trzeba to wiedzieć. Mhm. I mieć takie poczucie takiej trzeźwości, że to życie jest jednak przygodą niebezpieczną i może się źle skończyć w każdej chwili. Można się potknąć, można się znaleźć po takiej stronie przegranej, więc uwaga, uwaga, po prostu nie pozwolić sobie na za wiele, bo możemy się wykoleić. Ale te dwie nauki, tak, czyli fizyka, matematyka, to, które to kiedyś pana fascynowało jako młodego człowieka, to one dzisiaj prowadzą nas właśnie przez to, że wiele rzeczy nie wiedzą, nie mogą wyliczyć, ale gdzieś tam się zbliżają, prawda, do tego, do tych drzwi, które być może się otworzą, a być może nie, no dają nam, w każdym razie dotykają gdzieś tajemnicy, starają się nam powiedzieć, że nie wszystko wiemy, że te sensy są... No tak, ale to jest właśnie dopiero XX, XXI wiek, kiedy to się stało jasne, bo wiek XIX był takim wiekiem triumfów Newtona i takiej fizyki klasycznej. Gdzie no i wszystko... fajnie, że to było. No. Nie, było fajne, gdzie zbudowaliśmy koleje i rozprzestrzeniliśmy elektryczność, ale to był obraz świata szalenie uproszczony i całkowicie dzisiaj wiemy nieprawdziwy. I dzisiaj wiemy, tylko że to nie dociera do tej świadomości publicznej, że właśnie wszędzie jest ta tajemnica i że jest zagadka, i że rzeczy się nie tłumaczą naszą prostą logiką i że nasze zmysły nie są ostatecznym świadectwem tego, co jest rzeczywistością. No ale o tym to już by trzeba rozmawiać na seminarium z filozofii. I dlatego ludzie to właśnie ze strachu odrzucają, bo nie chcą wiedzieć? No jest to... Ale do kuli zaglądają. No i właśnie to jest takie niekomfortowe, że pytamy cygankę o przyszłość, a potem zaprzeczamy istnieniu tajemnicy. No to jest niekonsekwentne oczywiście. Tak jak niekonsekwentne jest to, że jak trwoga, to do Boga, a jak nic się złego nie dzieje, to Boga nie ma. No są to takie odruchy trochę niedojrzałe, dziecinne i chyba nie powinniśmy sobie na to pozwalać. Mm-hmm. I nawet uważa pan, że liczba doskonała, dlatego ma trochę, czy miała pod górę, tak, w tym odbiorze takim, bo nie pasowała to, do... Usłyszałem to od menadżerów festiwali, którzy powiedzieli mi, że dla nas materialistów to jest film bezprzedmiotowy, bo mówi o jakiejś rzeczywistości, której my zaprzeczamy. No bardzo to było, to mi powiedział ktoś za granicą i bardzo światły dyrektor ważnego festiwalu. No i musiałem się z tym pogodzić, chociaż nie wydaje mi się to świadectwem szczególnej otwartości czy też tolerancji, powiedzmy, to chyba nie. No ale to też monopol na rząd dusz też niektórzy sobie uzurpują i jak go mogą utrzymać, to o niego walczą. A nie fajniej się żyje w takim świecie, gdzie świadomość właśnie ta metafizyczna dla każdego, może na innym poziomie, to ubarwia to życie, sprawia, czyni je ciekawszym. Ja też tak myślę, ale niektórzy chcą mieć właśnie ten spokój i poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że nie ma nic, wobec czego się nie ma nad czym zastanawiać. No, teraz mamy festiwal w Wenecji, prawda? Pan tam triumfował. I tak sobie obserwuję, co tam się dzieje i czy sztuka się obroni, bo kiedyś była cenzura, tak? Kiedyś Bogusław Linda, który tutaj był, jego wszystkie filmy były na półkach. Chyba artysta nie powinien w ogóle podlegać ocenom, znaczy krytycy, jeśli jest krytyka, proszę bardzo, ale generalnie no to wtedy się jest prawdziwym artystą, czy też twórcą, jeśli się chce zrobić to, co się chce, prawda? No tak, ale gdyby ktoś dzisiaj mi przyniósł zrealizowany film według Żyda Süssa, to byłbym gotów wołać o cenzurę, mówiąc, że taki film nie powinien być dystrybuowany powszechnie, bo nie wiadomo, przed czyje oczy trafi i jaki będzie miał... Jeśli film nawołuje do czegoś podłego, to jednak dopuszczam myśl, że ktoś go zatrzyma, że ktoś nie pozwoli na tą dystrybucję. Tu nie chciałbym być takim liberałem bez ograniczeń, bo może się coś też złego wydarzyć
Chociaż byłbym bardzo ostrożny w zakazywaniu wszystkiego, co jest inne czy nowe. A co pan myśli, jak ktoś tutaj napisał przed naszym spotkaniem, że będzie nam się ciężko rozmawiało, bo ja jestem z pokolenia woke culture, czyli tam jest cancel culture. No przecież nie jestem z takiego pokolenia, dlatego że jakby wrzucam zdrowy rozsądek i swoje myślenie i swoją ocenę. Myślę, i to jest taki determinizm. Szalenie boję się takich. Ale zatrzymajmy się na moment przy tym, znaczy też taki jest już, zaczyna być to na świecie, że to cancel culture, czyli to wymazywanie wszystkiego, co nie pasuje do nieporównywania i tak dalej, do pomówień bez dowodów, że to się zaczyna gdzieś tam kruszyć. No mam nadzieję, bo to już jest niedorzeczność i takie no cofające nas w naszej samoświadomości spojrzenie, bo na historię trzeba patrzeć trzeźwo, również z poczuciem tego, co w niej było dobre i złe, ale no trzeba na nią patrzeć poprzez pryzmat no takiej rzetelnej wiedzy, a nie dzisiejszych osądów, że dzisiaj byśmy tak nie postąpili. No z tego, że dzisiaj byśmy postąpili, nie wynika. Czy się tak nie odezwali, tak? No czy tak, nie. No bez, to jest nonsensem. I te poprawianie książek, no wydaje mi się to tak irytujące i głupie. Zmiana koloru skóry. No więc właśnie, to wszystko są chyba takie ekscesy, które są świadectwem jakiejś pustki, którą ta formacja trafiła. Poza tym tu jest jeszcze coś takiego, tu jest pewnego rodzaju dyskryminacja w samym założeniu, ponieważ zakazują tego, czego nie powinniśmy oglądać, słuchać i tak dalej, ci, którzy już to znają. Znaczy, no oni tak, dokonują. Ale poza tym, no, kiedyś było takie hasło, zakazujemy zakazywania. Aha. I oczywiście czasami wracam do tego, że nie, czasami czegoś można zakazać i trzeba, ale na rogu bądźmy z tym ostrożni. A już na pewno nie deformujmy historii. I w ogóle, że to taki ma klimat histeryczny wszystko, to tak mi wydaje się, że to jest takie niezdrowe, takie krzykliwe, niepoważne, niepogłębione. Nieprzyjemność mi to sprawia, kiedy to widzę. Aczkolwiek właśnie gdzieś widzę ciągle przemianowane ulice w Paryżu, które tam wyciągnięto komuś jakieś winy po stuleciu. No idioty zupełnie. No tak, ale teraz w Wenecji jest film Bensona Uniewinniony. Jest film Polańskiego, czytam, że najgorszy film, jaki zrobił w życiu, ale widzę, że już ludzie piszą, zobaczymy, ocenimy, tak? Woody Allen, kordony policji. Winny to niech będzie ukarany, ale na razie tej winy no na papierze nie ma. Ale przeraża mnie, jeśli Bradley Cooper podobno zrobił świetny film o genialnym dyrygencie Bernsteinie i się nagle okazuje, że cała rzecz w tym, że przykleił sobie nos taki, jaki miał Bernstein, dlatego że całe lobby jest w tej chwili, że on szykanuje Żydów, tak? Dlatego że zakłada, że każdy Żyd musi mieć duży nos. No to chyba doprowadziliśmy to już do jakiegoś... Myślę, że ludzie są na tyle rozsądni, że będą się z tego śmiali, bo to jest po prostu głupie. Notabene pan w moim ostatnim filmie, pan Seweryn ma przyklejony nos i wydaje mi się, że bardzo z tym jest mu to twarz. Tak, ale to jeszcze, to może ale teraz... z tych samych motywów, dlatego że miał bardzo taką słowiańską twarz, a gra postać, której pochodzenie żydowskie jest istotne, więc... No tak, ale powiedzmy, że to jest jakaś kreacja reżysera, natomiast Bernstein właśnie tak wyglądał, jak został Bradley Cooper. No nie, to jest po prostu głupstwo, no nie ma rady, na to nie warto rozmawiać. A szkoda, że tak się dzieje. No ale jednak to warto, nie warto, może kiedyś ten temat będzie też tematem filmów, że twórcy się za to wezmą, bo jeśli są aktorzy, którym skancelowano 6 lat życia, wyrzucono ich poza nawias w ogóle, tak, i społeczny, i twórczy, pewnie pan nie słucha zespołu Rammstein, prawda? Ale wie pan, o co chodzi. To przecież tego człowieka już właściwie ukrzyżowano. On się nie dał. W tym procesie brały udział najlepsze niemieckie media, gazety, reportaże w stacjach państwowych i tak dalej. I nagle się okazuje, że prokuratura mówi, nie mamy nic. Tak, że nie ma żadnych dowodów. Nie mamy nic. Jeden jest silny, a drugi... Nie wytrzyma tego, to prawda. A pan miał...
jakiś za pana, chciałam powiedzieć czasów, ale to głupie stwierdzenie, ale w tych czasach takich, które znamy oboje, to czy cenzura bardzo pan mu Nie jestem wysoko na liście takich martyrologii artystycznej. No, wycięto mi właściwie największą stratą była ta iluminacja, w której dokonano cięcia, które no, zubożyło film bez wątpienia. I dokonano go w sposób, jakbym powiedział, o tyle cywilizowany, że robił to sam wtedy numer dwa w kraju, pan Szydlak z biura politycznego, i powiedział, że tam jest, było odniesienie do wydarzeń marcowych, i on powiedział, że nie życzy sobie, żeby takie sprawy były w tej chwili podnoszone, i powiedział, pan nam nie będzie narzucał jakichś swoich ocen. Ale w końcu pozwolił zostawić jedną fotografię, co tak wyprosiłem. I w ten sposób to jest pierwszy sygnał w ogóle w polskiej kulturze, że było coś takiego jak Marzec, bo nic więcej cenzura wtedy jeszcze nie puszczała. Szkoda mi, bo też chodziło o to, żeby ten mój bohater nie był taki, taki aseptyczny, że on jest społecznie nieaktywny. Tutaj był moment, kiedy on podejmował taką konradowską decyzję, że mimo, że wie, że te strajki doprowadzą że nie dadzą żadnego rezultatu i że on wyleci za to z pracy, to jednak ze względu na jakiś imperatyw moralny musi pójść i być z tymi studentami, pójdzie i straci pracę i narobi znowu kłopotów w swojej rodzinie, ale nie może tego odpuścić. Otóż cała ta sekwencja wyleciała, mimo że mi ją nakręcili, że była w filmie, no niestety nie mogę jej przywrócić. No właśnie, tutaj warto chyba podkreślić i zaakcentować, że, bo chciałam zapytać, czy pan w ogóle wierzy w sens istnienia takiego kina interwencji, tak? Takiego kina żywego, takiego kina just now, tak? No takich parę filmów zrobił Andrzej Wajda, taki, gdzie to... No, on miał taki temperament, że mu to bardzo dobrze wychodziło, ale i to jest... No film ma tą wadę, że bardzo długo powstaje, że to zawsze jest troszkę nieaktualne. On musi być troszkę bardziej uniwersalny, bo on się nawet nie da... Nawet jeśli jest historyczny, prawda? No tak, ale to się nie da tak, żeby on że się pojawi za dwa lata od chwili, kiedy o nim pomyślimy. Więc to kinu odbiera taką zdolność do takiej aktualności, no ale kiedyś sztuki teatralne budowały rewolucję i to nie tylko Dziady marcowe, ale kiedyś Hernani w Paryżu wywołał rewolucję, to znaczy ludzie wychodzili z teatru i zaczynali się burzyć przeciwko porządkowi. To jest dla kina trudne, bo kino dość właśnie długo powstaje, ale może i dobrze, bo dzięki temu musi się trochę zastanowić i być taki troszkę bardziej odpowiedzialne za to, co mówi. To nie jest kino chwili. Pana filmy, jaki by tytuł, no to tamten wątek takiego, przecież ludzie reagowali na bilans kwartalny i życie rodzinne i na barwy ochronne, to mieli takie poczucie, że otóż uczestniczą w czymś, co daje pstryka władzy w nos. To tak było. No tak, ta władza pozwalała sobie dawać te pstryki w nos, co też jest... No czymś godnym zastanowienia. Dlaczego bo nie robiła właśnie tego z dobroci. Ani tylko, z niewiedzy. Ani z niewiedzy, nie, to nie byli ludzie ciemni. Tylko to byli ludzie, którzy jednak uważali, że jakiś stopień ekspresji niezadowolenia społecznego musi być w społeczeństwie dopuszczony, bo inaczej jak się to blokuje, to chyba ci najmądrzejsi wiedzieli, że to powoduje to, co najgorsze, to znaczy ruchawki i taki sprzeciw czynny. Myślę, że to było pewnym motywem, dla którego tak zwani liberałowie partyjni mówili, troszkę trzeba pozwolić, żeby się ludzie... Może dobrze znali duszę Polaków i że Polak to tak nie może być całkowicie pod butem, tylko... No, dlatego też cały PRL bardzo się różnił od krajów sąsiednich. To nie była Czechosłowacja za czasów powiosennych, prawda? To nie była na początku kadarowskie Węgry, czy prawda, no myślę o tych wszystkich sąsiednich krajach DDR przede wszystkim. Tam było gorzej niż u nas, to bez wątpienia. U nas jednak było, no władza zachowywała się dużo bardziej przezornie, powiedzmy, bo chyba to była przezorność. A jakie... Do czego właściwie teraz nam jest, nie mówię o tym kinie gatunkowym, rozrywkowym, ale takim tym kinie
gdzie twórca stawia pytania, a my mamy stawiać odpowiedzi, tak? Sobie sami odpowiadać. Ale co jest właściwie takiego dla pana najważniejsze? Robię film, bo... Proszę pani, robię film, bo chcę ciągle opowiedzieć. Wszyscy muszą mieć jakąś historię do opowiedzenia. Film się nie robi tak dla idei, tylko trzeba mieć jakieś narzędzie, które tą ideę wyrazi. Pan jeszcze potrafi napisać tą historię, prawda? No, staram się i tak robię. Właśnie świeżo napisałem jakieś teatra, telewizji i czekam na łaskawą zgodę. Może mi się uda to w tym sezonie nakręcić w każdym razie. Nie zrezygnowałem jeszcze z dialogu z publicznością, chociaż kiedyś trzeba będzie zrezygnować. Natomiast to się bierze właśnie z tego impulsu, że coś chcę ludziom opowiedzieć, że coś mnie zaciekawiło, że z czym się chcę podzielić, że coś wydaje mi się, że warto wiedzieć. No tak, to takie bardzo proste motywy. A to jest chyba też tak, że nie wiem, czy o tym już nie rozmawialiśmy, że to jest jednak taki dobry kierunek, kiedy twórca myśli, jeśli mnie to interesuje, ma taką wiarę w to, prawda, że jeśli mnie to interesuje, bo to jest też poważne traktowanie widza, to tego widza też to musi zainteresować. No chciałbym, często się to nie sprawdza, ale też często brakuje mi jakiegoś przełożenia, wehikułu, kogoś, kto by się zaangażował w propagowanie jakiegoś mojego utworu, a często są ludzie, którzy się angażują w to, żeby ten utwór wypchnąć z rynku i go wyciszyć na przykład. To wszystko jest taki normalny, no troszkę darwinowski świat, w którym różne roślinki, prawda, próbują zabrać sobie promień słońca. Natomiast na pewno tym motywem to jest to, że chciałbym się z ludźmi czymś podzielić, czymś ich zaciekawić. Jestem opowiadaczem historii, to jest mój zawód w ogóle, na tym to polega i chętnie to powtarzam studentom, że to jest poważny zawód, bo on unaocznia to, czym się różnimy od zwierząt. Moje psy nic nie wiedzą o swoich dziadkach, nie wiedzą w ogóle o doświadczeniu psiego rodu, a my dzięki opowiadaniu to znamy, to nas tego nauczyli Grecy, to wymyślił Homer i paru innych i my sobie przekazujemy pewne historie, które są jakąś sumą mądrości, która została po poprzednich pokoleniach, czy dowiadujemy się o życiu na Hawajach, na których nigdy nie byliśmy, nie będziemy. Ale jesteśmy o trochę o to mądrzejsi, więc to ma poważną wartość. Zresztą w tym moim ostatnim filmie zaczynam od takiej rozmowy, która się toczy w kawiarni w Jerozolimie, gdzie były więźni Gułagu, mówi, jak bibliotekarzy szanowano w obozach koncentracyjnych, w gułagach, bo oni opowiadali, oni mogli opowiedzieć ciekawą książkę, historię, a nie było ucieczki od tej rzeczywistości poza fantazję. Także to dlatego wydaje mi się, że to jest taki zawód podniosły wręcz, jak się komuś coś opowiada. No ale trzeba uważać, bo jak się kogoś zanudzi, no to wtedy nie jest to sukces. Kiedy tutaj pytam swoich gości, zwłaszcza aktorów, ulubionych reżyserów światowych, to najczęściej pada nazwisko Coppoli. Nie mówią Visconti, Fellini, to już jakby... ale ten Coppola, bo świetnie opowiedziany, bo świetnie zagrany, czy uniwersalny? No w wielu swoich filmach tak, ale nie we wszystkich, bo miał... No w czasie apokalipsy może uniwersalny. No właśnie dlatego, że tam cieszę, że Konrad z tyłu i ten Konrad bardzo dodał skrzydeł. Czyli temu, literatura wielka. No wielka literatura, ale właśnie wielka, bo za Ojcem Chrzestnym też stoi literatura, ale taka bardziej użytkowa, więc też i... Tam to stoi przede wszystkim wielki, ten film stoi wielkim Marlonem Brando, prawda? No tak, ale aktor jest wspaniały, natomiast no takiego... uniwersalnego sensu w tej mafijnej historii trudno odnaleźć, a w apokalipsie, która mimo, że dawno minęła już wojna w Wietnamie, to jednak pewien uniwersalizm tam jest bardzo obecny do dzisiaj. I to takie przeświadczenie, że i to też takie memento trochę, żeby pamiętać, że jak rozum, żeby go jednak nie deprecjonować, że jak rozum śpi, to budzą się demony. Prawda? Prawda. Zaskoczyło mnie, bo powiedział pan, że bardzo zrobił na panu wrażenie taki kameralny francuski film Moja noc u Maud. O tak, to jest, nawiązuje do niego w moim ostatnim scenariuszu, który właśnie napisałem. Ale filmowym czy tym? No dla teatru telewizji, bo to jest taki dialogowy film. I to będzie o miłości, czy? No w jakim stopniu o miłości, obyczaju nawet także.
No także o oszustwie, jak zawsze, tam gdzie są o czym? Uczucia. O oszustwie. Tam gdzie są uczucia, tam zawsze grozi też ta decepcja, że ktoś zostanie przez kogoś oszukany. Oszukany? Mhm. Jeśli mogę, to takie teraz trochę prywatne, kiedy miałam przyjemność być u państwa i pan opowiedział jakąś anegdotę i wtedy już wiedziałam, kim jest pana żona, jaką wspaniałą jest osobowością, bo patrzyła na pana po tylu latach małżeństwa, po ilu? O, 40 paru. 40 paru i powiedziała tak, gdybym ciebie nie znała, to bym uważała, że ty konfabulujesz. A to są wszystko prawdziwe historie. To jest taka też ocena barwności pana życia i tego, co się w tym życiu wydarzyło. No, oczywiście wydarzyło się. Obserwowałem wiele rzeczy, bo nie mam jakiegoś przygodowego życia, ale obserwowałem masę zjawisk, ludzi, ciekawych zdarzeń. No i o tym próbuję opowiadać. Wydałem zresztą książkę, która jest pełna moich opowiadań, tych, których już nie nakręcę i pomyślałem sobie, szkoda to wrzucać do pieca, niech to ktoś sobie weźmie, może ktoś będzie chciał skorzystać. Nie mam żadnych, nie będę wołał o żadne prawa autorskie, chociaż jedną z jakichś opowiadań mi po jakimś seminarium student szwajcarski zapytał, czy może naprawdę to wykorzystać w filmie i wykorzystał i zrobił zupełnie dobry film. Dobry film? Dobry film, pokazywany w Locarno, innymi Coquette vuole bene, nieprzyjaciel, który cię kocha. No, a to jest historia, świetny którą tytuł. Munasek, też dobry tytuł, a tytuł był nie mój, już on wymyślił, natomiast ja przywiozłem tą anegdotę i opowiadałem na seminarium scenariuszowym w Szwajcarii, no i ktoś pomyślał, że to naprawdę można by korzystać i zrobił. Znowu pan to powtórzył, powiedziałem dobry tytuł, a pan powiedział dobry, ale to nie mój. Niczego pan sobie nie, ja o swoje będę walczył, ale nie chcę zczerpać sławy z tego, co zrobili inni, bo im się też należy. Panie Krzysztofie, zbliżamy się do brzegu i jesteśmy w takim miejscu, właściwie taki genotyp sportowca. No jeśli się nie szprycuje, tak, to jest taki, tam na oszustwa nie ma... Nie ma miejsca. Właśnie, sport jest taką chwilą prawdy i ja sam, mimo że jestem dość już ociężały i z nadwagą, ale i nigdy w życiu nie byłem czampionem w żadnej dziedzinie sportu, chociaż jeździłem dość dobrze konno, ale tam się jeździ raczej głową, aniżeli mięśniami, więc to można tak sobie wykombinować. Natomiast mam poczucie, że sport idzie właśnie na przekór duchowi czasu, mimo że jest taki popularny, może dlatego jest taki popularny, że idzie na przekór duchowi czasu, bo sport to jest rywalizacja, to jest praca nad sobą, to jest wyrzeczenie, to jest cierpienie bardzo często, to jest samozaparcie. Wszystkie cnoty, które są dziś niemodne, one w sporcie są niezbędne. I prawda, w sporcie nie może być urawniłowki, nie możemy powiedzieć, że wszyscy dostają. Mają skak, tak. Bo wtedy kończą się olimpiady i ludzie tego sami nie będą chcieli tego robić. Chcą robić dlatego, że się będą w jakiejś dziedzinie mierzyć. I jednak nie zabijają się po tym, jak ktoś zwycięży, jak ktoś przegra. No więc to jest pewien postęp moralny, że tak się to dzieje. To i że jeszcze jest taka enklawa. I właśnie tak, to i że to jest, zrobił się to taki stan osobny, bo sport jest jakby osobnym światem. I tak się nie można przyczepić, prawda? Bo jak pobiegnie, to pobiegła. Oczywiście, jak skoczył, to skoczyła. Bardzo to lubię i dlatego mam... Zresztą, mój Boże, nawet w moim dziedzinie, tam, gdzie pracowałem w teatrach związanych z muzyką, miałem do czynienia z baletem. Balet jest bardzo bliski sportu. I ci ludzie są szalenie tacy realni. Oni po prostu wiedzą, że wysiłek mięśniowy gdzieś tam się kumuluje i na premierze, jak skoczył na próbie generalnej, to i na premierze dobrze skoczy. I to będzie jakoś wyglądało. Lubię ten świat, że on jest taki sprawdzalny, że tam widać komu się... I jest właśnie taka tęsknota chyba, bo jak na przykład biegnie sztafeta, prawda, i cały świat patrzy na tą sztafetę, to jest coś takiego nas tak uznośla, że jednak człowiek i potrafi. Mamy jeszcze na koniec telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Telefon Michał, zezwolenia. Może pan powtórzyć, bo słabo... Michał, zezwolenia. Tak, panie Michale? Mam takie pytanie do pana Krzysztofa. Mianowicie jego filmy zawsze skupiały się wokół zła moralnego. Zawsze głównie. Ale wydaje mi się, że wielu większą tajemnicą jest zło fizyczne.
Jestem ciekawy, jak pan Krzysztof sobie radzi z tą tajemnicą, jak jest zło fizyczne, bo przecież teologicznie wiemy, że zło fizyczne jest związane z grzechem pierworodnym. Natomiast wiemy też, że już dinozaury chorowały, prawda, na przykład na nowotwory. I widać, że to zło było obecne od samego początku tego świata. Jestem ciekawy, jak pan Krzysztof w ogóle radzi sobie z tą tajemnicą, jak sobie ją tłumaczy w życiu, bo wydaje mi się, że teologicznie zło moralne jest dość dobrze wytłumaczone, mianowicie tą wolną wolą, którą człowiek posiada. Oczywiście w tej wolnej woli też jest pewna tajemnica, o której święty Paweł pisał, że wiem, co jest dobre i chcę dobre, a mimo to wybieram to, co jest złe. Czyli w tym złu moralne też jest jakaś tajemnica. Ale interesuje mnie właśnie, jak pan Krzysztof sobie radzi w życiu z tą tajemnicą zła fizycznego. I czy poza śmiercią, która też jest tym złym fizycznym, no czy nie myślał, żeby kiedyś o tym zrobić film? Zadaje pan szalenie radykalne pytanie i pan tak zakłada, że ja sobie radzę. Ja nie wiem, czy ja sobie radzę. Wie pan, ja to pytanie unde malum, jak to mówili po łacinie, skąd się zło bie, skąd przychodzi zło? I ta metafora, która jest zawarta w Biblii, w grzechu pierworodnym, to znaczy ta metafora niedoskonałości świata, bardzo mnie przejmuje. Dlaczego tsunami gubi niewinnych ludzi, prawda? Tak jak, prawda, rak nie jest wynikiem żadnego grzechu, nikt nic złego nie zrobił, a został nagle powołany do cierpienia. I wie pan, nie mam na to takiej odpowiedzi, która by mi dawała poczucie, że świat jest logiczny, harmonijny. Nie, po prostu będę o to pytał do końca życia i nigdy tej odpowiedzi nie znajdę. I oczywiście jak każdy człowiek staram się uciec przed tym złem, żeby mnie nie dotknęło, ale ono mnie może dotknąć za chwilę. Nie zdziwię się przynajmniej, tyle mogę powiedzieć. Natomiast, że ten świat, którym żyjemy, jest niedoskonały, to jest jakieś czyjeś zamierzenie. Jeżeli ktoś go stworzył, to stworzył go takim właśnie. Leibniz mówił w tym momencie, że on jest i tak najlepszym ze światów, że na to, żeby on funkcjonował, on musi być taki. No ale Leibniz to mówił też na podstawie wiary, zaufania, a nie rozumowania, bo tego nie można wytłumaczyć, dlaczego zło jest dopuszczone do naszego życia. Skąd to wynikło, z jakiej rachuby. Tylko wie pan, no tak myślę i to akurat próbuję opowiedzieć w moim ostatnim filmie. My żyjemy w jakichś wymiarach i pewnie z naszej perspektywy tych trzech wymiarów przestrzeni i jednego wymiaru czasu, my tego nie ogarniamy, a może z innej perspektywy to widać od razu, dlaczego to było konieczne, że to zło weszło w to nasze istnienie. Ale to wie pan, to jest taka spekulacyjna pociecha, to nie jest pociecha, która mi naprawdę dopomoże. Jest pan z nami już, czy pana nie ma? Tak, jestem, dziękuję bardzo za odpowiedź. Jeszcze takie krótkie drugie pytanie, bo wiem, że pan często bywa ostatnimi czasy w programie Sprawa dla Reportera. Chciałem się zapytać, co pan sądzi o polskim społeczeństwie, jak widzi te problemy, które są tam pokazane i czy w ogóle to, jak ten program jest robiony od strony, powiedzmy, reżyserskiej, jako format, czy pan uważa, że jak pan w ogóle ocenia, bo pamiętam kiedyś na jakimś spotkaniu pan tak mimochodem powiedział, że ten format nie jest taki idealny, ale nie pociągnął pan tego. Jestem ciekawy, jak pan w ogóle ocenia też tak technicznie, jak ten program jest robiony i co w ogóle pan sądzi o tym polskim społeczeństwie, jak pan na to patrzy? Wie pan, ja od programu, to, że w nim biorę udział, jest dowodem, że pozytywy są przeważające nad negatywami, a negatywy widzę oczywiście i nie umiałbym pewnie tak łatwo zaproponować takiej jakiejś głębszej zmiany. Ten program wyżłobił sobie już taką kolejinę, ale w niej są szalone dramaty ludzi często bezsilnych, bezradnych albo ludzi, którzy mają tak strasznie poplątane uczucia i poglądy, że nie sposób ich w ogóle z tego wyrwać. Cała idea programu jest taka, żeby to komuś pomogło.
I materialnie rzeczywiście to się sprawdza. Bardzo często te programy ratują ludzkie życie albo dają kres jakiejś niesprawiedliwości, jakiejś bezduszności urzędniczej. I to mnie przekonuje, żebym w tym brać udział, chociaż czasem no, mam zakłopotanie tym, co widzę. To nie świadczy nijak o naszej społeczności. Po prostu ona się składa z najrozmaitszych ludzi i trzeba mieć świadomość, że są i tacy. I oni też potrzebują uwagi i wsparcia i dialogu i trzeba z nimi rozmawiać i trzeba próbować wyjść im naprzeciw i czasami taki program, jak to się ukaże na ekranie, często o tym słyszę, to potem w jakiejś lokalnej społeczności coś się odwraca, coś się zmienia. Jak ludzie to zobaczyli w ogólnopolskim programie, to nagle widzą siebie inaczej, może bardziej realistycznie, więc stąd tutaj aprobata przeważa nad pewnym zakłopotaniem, no tym, że tam brutalność niektórych zachowań jest no przekracza granice tego, co ja bym chciał widzieć w widowisku publicznym. No ale to jest odbicie pewnej rzeczywistości, też trzeba to zrozumieć. I pewnie też, gdyby to temu była nadana jakaś forma szalenie wysublimowana i wyszukana, to tych odbiorców też byłoby... Tak, oczywiście, to już trzeba wchodzić w zasady takiego zarządzania telewizją. Ale mi się wydaje, że to jest program, który generalnie jest bardzo przydatny społecznie i dlatego trwa tyle lat. Ale tu jest taka zbitka, że bo rozumiem, że tam pana niektóre, które dzwonił, zachowania szokują, czy jakby nie przystają do tego, że tu siedzi przede mną doktor honoris causa razy 13. Nie, to zupełnie nie ma znaczenia, że to powiedzmy nie jest program typowo inteligencki, czy nie jest taki program, który by się oglądało w salonie, to dla mnie... Czyli pan jest po prostu otwarty na... Nie, no to jest rzeczywistość i nie miał, ja bym żyjąc w swojej bańce, chociaż żyję chyba w kilku bańkach, to jednak do tej bańki, która tam się otwiera, to nie miałbym pewnie dostępu i czasami ona mnie no naprawdę zadziwia i sam się po prostu czegoś dowiaduje, o czym pojęcia nie miałem wcześniej. A jest coś takiego w życiu, czego pan nie doświadcza, że tak sobie pan myśli, że na coś się nie odważyłem i szkoda w sumie, czy... Wie pani, na pewno są takie rzeczy i wiem nawet, które, ale tak nie bardzo bym się chciał z tego jeszcze za tym świecie zwierzać. To ale gdzieś to pan zapisze? Może. Mam dużo różnych notatek z życia, więc zobaczę, czy zdecyduję się, żeby czy to kogoś będzie obchodziło po mojej śmierci, nie wiem. Dziwiłbym się trochę, ale cieszyłbym się tak, że też nie wiem, że wtedy się można cieszyć. Przy okazji liczby doskonałej, to tam padały różne pytania, interpretacje, co to jest ta liczba doskonała i już nie chcę mówić o tych, co mówili, że to nie może być doskonała, ale o interpretacji jednego z głównych odtwórców, prawda, bohaterów, który powiedział, że to jest liczba doskonała, to jest liczba mnoga, tak, gdzie ja jest zastąpione my. No powiedzmy sobie, to już nie jest liczba doskonała, to jest pewien, no pewien ideał, że człowiek nie myśli ciągle o sobie, po prostu egoizm jest taką naturalną jakby pozycją człowieka, kultura dopiero czyni z niego altruistę. No tak mi się wydaje, że tak nas uczono i to chyba jest prawda. Pandemia uświadomiła nam, że nic w naszym życiu nie jest na zawsze. No ale to trzeba było wiedzieć wcześniej. Czy wyciągamy z tego wnioski? Jak którzy. I tak, no nie tak do końca optymistycznie, ale tutaj jest zawsze szansa, że wybierzemy ten inny kierunek, że taki jakby cel życia i to, co żeśmy osiągnęli, może nas zaprowadzić dwie strony. Albo pójdziemy gdzieś dalej, być może wiedzieli tą tajemnicą, albo jak pan mówi... czego ani panu, ani nikomu, ani sobie nie życzę, wrócimy do jaskini. Do barbarzyństwa. Ono oczywiście jest zawsze otwartą alternatywą. Stąd człowiek nie stoi, prawda, w czasie, tylko człowiek albo rośnie, albo się kurczy, albo karleje, albo rozkwita. No a teraz z tym jest kłopot, że na starość to człowiek na pewno karleje, no bo chodzi dlatego, że się garbi i coraz... Ale pan tak kokietuje tą starością, prawda? A nie mam co kokietować, ja mam to w paszporcie zapisane. To jest mój PESEL i nie mogę sobie... Nie mogę się z tym łatwo pogodzić. I budzi się pan z tymi i zasypia? Tak, bardzo o tym myślę, że dano mi było jeszcze jeden dzień, z czego się cieszę. Natomiast po prostu większość życia
my coraz jesteśmy lepsi, coraz więcej umiemy, coraz więcej wiemy, coraz mądrzej powinniśmy postępować, a od pewnego momentu jest już trochę odwrotnie, to znaczy coraz ciężej wchodzimy na to któreś piętro, coraz trudniej nam jest rozwiązać różne proste problemy i tak dalej. I też trzeba się to pogodzić z tym, że każdy czas ma swoją miarę. Jak na ten czas, to jeszcze jest dobrze, chociaż mierząc miarą sprzed lat 10 jest dużo gorzej. No to... Chociaż jesteśmy nienasyceni, nie chcemy być starzy, chcemy być zdrowi, chcemy... Oczywiście. Chcemy wszystkiego. Jesteśmy ciągle bardzo roszczeniowi. Myślę, że to jest bardzo zdrowe, że my chcemy jednak. Może nie roszczeniowi, bo chcemy, żeby nam to ktoś zapewnił. A myśmy sobie powinni sami o to zadbać. Ale rzeczywiście, jak czegoś chcemy, jak coś nas ciekawi, to jeszcze jesteśmy żywi. Wiesz, mnie dano kilka przykładów tego, jak to trzeba pomierzyć. Ktoś mi powiedział, że starość to jest wtedy, kiedy cena świec na torcie urodzinowym przekracza cenę tortu. To jest, polecam do Państwa na wszelkie urodziny, gdzie jest bardzo dużo świeczek. A ktoś inny z dziedziny muzealniczej mi powiedział, jak wychodzisz z muzeum i te bramki dzwonią, to znaczy już jesteś obiektem muzealnym. Tego bym chciał za życia uniknąć. I na pewno tak będzie, znaczy nie wiem, czy na pewno, ale tego życzę. No i czekam, tak jak wielu, czekam na film jednak. Mam nadzieję, że mi się uda. Proponuję, składam, może dadzą. I żebyśmy tam polecieli razem z panem w tą krainę tej tajemnicy i tych pytań, bardzo, które już same w sobie są rajcujące. Bardzo bym o tym marzył. Mam nadzieję, że jeszcze sił mi starczy, a że możliwości się znajdą. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za to spotkanie. To było Nie gadają po raz 60. Gościem był pan Krzysztof Zanussi. Do zobaczenia.